Sobie. Ja wam powiem szczerze, że jak ja oglądałem ten film, który krzyk niby nagrał o mnie, ja oglądając ten film, czułem się oglądał zupełnie człowiekiem. On tak ubrał tą narrację, tak wszystko przekręcał, tak zmanipulował, że ja w tym momencie po obejrzeniu filmiku o sobie, ja nie wiem, czy ta Janoszek nie grała w tym Bollywood. Szalony tak, pyta go ktoś, czy, czy kiedyś coś ukradłeś? Szalony, poczekaj, sprawdzę na liście. Czy jechałeś kiedyś na poczekaj, otworzę tabelkę w Excelu, zaraz ci powiem. O, punkt piąty, faktycznie miałem kiedyś taki wyrok. Natomiast, wy kochani, za jedną akcję, która również jest warta nominalnie złotówkę. Nie ma kiedy odkurzać, kurwa. I zagraniczne góry, Dobry polski rodzimy Zelmer. O mnie. I po tym, co robisz, stąd widać, że ty się posuniesz do wszystkiego. Ty jesteś w stanie sprefabrykować, wymyślić e, dowody, puścić fejka. Wszystko po to, żeby zdyskredytować kogokolwiek, kto mówi o tobie prawdy. czy to, kto nawet zadaje pytania na twój temat. I, Krzysztofie, jesteś jednak osobą, która popiera osoby popełniające przestępstwa. Dobra, oglądamy szalonego Oku chyba to ma dwie godziny. No ale co, no sami tego nie obejrzycie, ja sam też nie dam rady, więc... <grystanie> ja w ogóle myślałem, że wykonałem ten zabieg z Ukrainą dosyć świadomie, bo to była pierwsza rzecz, którą mogłem bardzo szybko odkłamać i myślałem, że to troszeczkę chociaż wpłynie na waszą refleksję, że będziecie bardziej świadomie patrzeć na ten film, to znaczy jeżeli w pierwszy dzień, w pierwszy dzień po wypuszczeniu, bo film wyszedł we środę, ja byłem w czwartek już na Ukrainie i pokazałem, że przynajmniej jedna z teorii, które Krzysio tam zawiera jest błędna i kłamliwa, że zrobiłem to specjalnie, żebyście bardziej refleksyjnie ten film oglądali. To się oczywiście nie zdarzyło. Wszyscy wzięli widły pochodnie i wydali na... Znaczy, trzeba tu podkreślić jedną rzecz. Akurat wątek związany z Ukrainą i tym, że Szalony nie ma tam wstępu, Stanowski zadał mu pytanie, czy to prawda, ponieważ dostał maila od jakiejś osoby. Więc tutaj Stanowski nie stwierdzał, czy to prawda, tylko że dostał takie informacje, które w jakimś tam powiązaniu z, z wpisami w wirtualnych mediach stanowiły, że może coś jest na rzeczy i w związku z tym zapytał go, czy to prawda. Akurat ten jeden wątek, z tego filmu nie był jednoznaczną oceną Stanowskiego, tylko pytaniem, czy tak rzeczywiście jest. No i Szalony udowadnia, że nie. No słuchaj, ja to jestem taki Tomek, wielokrotny oszust, recydywista, złodziej. No jeżdżę na to Ukrainę z takim moim kuplem, Marcinem. Marcin z kolei oskarżony o szefowanie grupie zbrojnej, handel bronią i handel narkotykami na wielką skalę. No i właśnie tak jeszcze a propos Marcepana, o którym mówisz, że o, może coś się dowiemy, Co zaraz skomentuję. Czef wszystkich gangów mafii zbrojnych, o których można wiele wyczytać w mediach, a ja z nim na Ukrainę. No i sobie we dwóch jeździmy tam pomagać i rozdawać dary. Ten mój kolega Marcin z Częstochowy, pseudonim Marcepan, można sobie o nim dużo poczytać w mediach. I on tak z tym, co te listy tak wypisywał tych wszystkich starszych kolegów i tu ten test... Dla ciebie nie ma sprzeczności w tym wszystkim, co ty mówisz, co nie Krzysiu? Bo dzieli to 10 minut, ale oba pasują ci do narracji, prawda? Nie, żałosne, wiesz co jest żałosne? Gra Ukraińców. Że każdy nas, każdy błąd, który wykorzystują. Wiesz, nie? nie? jak można tak się z z z z z e, żenować? Marcin, z którym jeździłem, e, też udzielił chwilę później wywiadu. Jeśli chodzi o merytorykę tej sytuacji z Tomkiem, no to jest, jest zarzut, jeżeli zginęli Ukraińcy żołnierze, czy że mogli zginąć, to nie było takiej sytuacji. Nie było żadnej sytuacji z tymi pociskami czy numery. No, zresztą tak pan, panie Krzysztofie. Tak jak pan Krzysztof powiedział już tam znaczy w tym mailu, że do, o, z kraju te pociski były, które niby nie wspiera Ukrainy. To już są poważne zarzuty. To już są no. poważne zarzuty. To są, bo to już tak naprawdę no, wiesz, to WSI się tym za chwilę może zainteresować, tak? Na ale zasadzie, jesteś 100% tak, tak. pewne, że nie było, czyli nie, wiem, Tomek nie, nie był tam bez ciebie sytuacji. ani razu? Mówię to nie, nie było takiej sytuacji. Tutaj damy fragment, w którym totalnie też potwierdza, że nie mogło być takiej sytuacji, ponieważ... ale nie no, dobra, poczekajcie, bo to już on. Nie wiem, tak trochę zamotany jest ten wątek, bo w końcu nie wiem. Czyli potwierdza, że to był ten jego znajomy, z którym był. I teraz on mówi, że o dziennikarka o to nie pytała, bo wiecie, jak już nie brała poprawki. No bo pewnie... Bo o tym nawet nie wiedziała. I to nie jest jakiś pewnie powszechnie. Znany fakt i na tej zasadzie gdzieś tam yy, został też zaproszony, być może tak samo. Ona nie miała świadomości o jego przeszłości, no bo jednak pewnie, gdyby mieli taką świadomość, z kim tam był i jakim on jest człowiekiem, to być może by go nie zaprosili, tak jak kiedyś była akcja z szalonym reporterem, że miał wystąpić w jakiejś szkole i opowiadać o YouTubie. No i ludzie, czy tam się zgłosili do tej szkoły, czy do dyrektorki, mówili, że no hej, ale to może nie jest najbardziej odpowiednia osoba do wygłaszania jakichś rzeczy, i ostatecznie to spotkanie zostało odwołane, czy tam szalony się wycofa, no już nie pamiętam, w każdym razie, że to się nie odbyło. Także, no tak, to jest. Pewnie istotna zmienna, i w sumie trzeba było tej dziennikarki zapytać, czy gdyby wiedziała o przeszłości osób, które w tym momencie były stawiane na piedestał za pomaganie, czy też by tak samo do tego podeszła, nie? Lub, czy nie wiem, też wizowie nie powinni mieć tego jakoś zaznaczone, żeby mieć cały ogląd sytuacji i móc sobie wyrobić odpowiednie zdanie też i o sytuacji i o sobie. Ja, jak ja, ale on tam jeździ dalej, jest w kontakcie ze wszystkimi osobami, do których jeździliśmy, ze wszystkimi dowódcami z jednostek, gdzie jeździliśmy. Nie ma takiej sytuacji, nikt nie z żadnych zarzutów, nikt nie został zbombardowany, ja jak sam nie mam zakazu wjazdu, ale Krzysio, nie ma problemu z podaniem niesprawdzonego fake'a. Ja uważam, że w ogóle on sobie sam wygenerował tego maila, sam sobie go wymyślił, tak napisał. A jeżeli nie, to będę codziennie dzisiaj zadawał pytanie, niech poda, kto miał zarzuty, jaka jednostka miała kłopoty, gdzie ja sfilmowałem te pociski, bo takiej sytuacji po prostu totalnie nie było. I ty nie miałeś mnie, mówisz, nie masz mnie za co pochwalić, tak? Chciałbym szczerze go za coś pochwalić. No ale... Za co? Specjalnie obsiłeś tę Ukrainę. pokazałeś zdjęcie, o którym każdy ale i takie pokazałeś. Nie będę się powtarzał, że zbłaźniłeś się tym zdjęciem, bo to wszyscy napisali. Tego maila z dub, którego sam sobie pewnie napisałeś, przeczytałeś, żeby obsiąć, bo jest to jednak, jak gdzieś się czyta, rzecz, za którą się mnie najbardziej chwalić za tą pomoc. Nawet za tę Ukrainę nie da się go pochwalić. Film o MGP, gdzie też ludzie mówią, że dobrze, że poruszyłem ten problem, że nagłosiłem jako pierwszy, no, ale oczywiście też prześmiałeś, że dałem wiatr w żagle szantażyście. No to zaprosił przestępcę, który potem szantażował Budę. Za nic, a nie pamiętasz, jak tu mam wpisane Dawid kanał Zero, jak do mnie dzwoniliście i mówiliście, żeby razem, fantastyczny materiał, pamiętam, fantastyczny materiał, żebyśmy razem nie mogli zrobić, razem... Co to jest? Witam, Dawid Heńska na kanału dostałem numer od Tedego, proszę o kontakt w wolnej chwili. To pan Krzysztof Stanowski pana oddzwonił, mieliśmy jedno zebranie, fantastyczny materiał ten MGP, może byśmy razem to, nie możemy się za to pochwalić i na przykład to, że w wyniku tego materiału poszkodowani ludzie po, po jego emisji odzyskali 90 tysięcy złotych, którzy stracili te pieniążki, na co nacja zwrócił uwagę, nie może za nic mnie pochwalić, tak? Bo też jak. Akurat... Znaczy z tym materiałem jest taki problem, że w tym momencie jest już niedostępny, nie? Więc jakby z jednej strony, czy mogłoby wyniknąć po nim coś dobrego? Tak, ale skoro szalony go ukrył, to znaczy, że uznał, że coś tam też było nie tak, lub nie wiem, czy musiał go ukryć, tego tak nie wiem, jak dokładnie było, ale gdyby to rzeczywiście było takie niepodważalne dzieło, to by pewnie je zostawił, a tak to. Hmm, no cóż. Ci to w tym momencie nie pasuje do narracji. raz mówię, no mówił, yy, yy, przecież mówił w tym live słynnym z samochodu, że ja jestem taki, nie weryfikuję i dlatego podałem to z naskiem. Ten gość yy, pierwszy od rzeczy nie ma żadnej wiedzy i nawet nie chce tej wiedzy zdobyć. Nie podjął żadnej próby, żeby wykonać jakikolwiek liset w tym temacie. No z Janoszek wszyscy nie weryfikowali. Niewiele czasu minęło od sprawy Natalii Janoszek. A teraz znowu, jak dostajecie jakiekolwiek nagranie, to zamiast coś sprawdzić, zamiast poklikać trzy minuty, więcej nie było trzeba. Nie pomyśleliście o tym, żeby to zweryfikować, bo dostaliście coś co się zgadzało z waszymi oczekiwaniami. I to wystarczyło za, cał, za całą weryfikację. No teraz Stonoga nie zweryfikował. Trochę się obawialiśmy, że Zbigniew Stonoga będzie cokolwiek weryfikować. Istniało takie ryzyko, ale jak się okazało, było ono <laughs> minimalne, bo jak się napalił na ten filmik, to już niczego nie potrzebował. No ale podać maila, że może ktoś napisał, że coś ktoś gdzieś, 2 miliony zasięgu, bez weryfikacji nie ma najmniejszego problemu. No właśnie to jest ciekawe. To tutaj się dowiemy. Zakładam, że Stanowski będzie chciał na to odpowiedzieć w jakiś sposób. Może dlatego nie odzywał się na Twitterze, że miał jakieś siasa z rękawa do wody, może się z kimś skontaktował, może coś wie więcej i dlatego siedział cicho, bo... Albo to w sensie musimy się zastanowić, dlaczego Stanowski cytował jakiegoś maila. No i mamy kilka opcji. Jedna opcja jest taka, że dostał maila, który mu pasował do narracji i dlatego go wrzucił, a było od losowej osoby, co wydaje się abstrakcyjne, bo równie dobrze mógłby tutaj się obawiać, że po prostu ktoś od szalonego zastawia pułapkę i wysyła mu fejka, więc raczej nie byłby tak naiwny, raczej jest bardziej przebiegłą osobą, więc ja osobiście obstawiam, że była to wiadomość od kogo która wydawała się Stanowskiemu w jakiś sposób legitna. Tak, ja to odbieram. I. Dlatego jakoś zacytował tego maila. Więc zobaczymy, czy w odpowiedzi znowu na film Szalonego, lub nie w jakimś tam odcinku newsowym, czy czymkolwiek, jeżeli to się pojawi, przy rundzie kolejnej, yy, będzie informacja, kto to podesłał i czy będzie w jakiś sposób zweryfikowane czy stanowski się odniesie. Jeśli się do tego nie odniesie, nagrywając kolejny materiał, no to w tym wątku będzie 1-0 dla, dla Szalonego, nie? który mówi spoko, fajnie, że mnie oskarżasz, ja nic o tym nie wiem, pokaż dowód. Kolejną kwestią, i to może od tego trzeba zacząć, bo w pierwszym po publikacji naszego filmu, a propos yy, nas, i jego współpracy było, dlaczego do mnie nie napisałeś? To, że Sebastian pisał maile na oficjalne y, podane y, weszło, y, y, kanał Zero, y, oznaczał w pytaniach na Twitterze, to nic. Krzysio mówił, że to ja powinienem był na Priwie, na Twitterze napisać, to on by odpowiedział przed tym naskiem. Jeszcze nie zapomniał dodać, że powinno być o 12.19 we czwartek. To wtedy by odpisał, ale wszystkie inne zapytania do niego nie trafiały, on miał to w dupie. Więc Krzysztofie, dlaczego przed publikacją tego filmu nie zwróciłeś się do mnie z pytaniem? Dlaczego nie skontaktowałeś się, gdzie była to twoja pierwsza uwaga i apel do nas? Jak można publikować materiał, nie kontaktując się z osobą, o której się ten. Znaczy dobra, to ja to zrozumiałem wtedy tak, że Stanowski ogólnie ma. Za... Skrzynkę czy różne rzeczy. Gdzie mnóstwo ludzi go oznacza na Twitterze i w związku z tym tego nie sprawdza, szczególnie jak chodzi o jakieś mniejsze profile. I on mówił to wtedy przez pryzmat tego, że szalony wcześniej wrzucił materiał, w którym była jakaś nieodpowiednia miniaturka. Już nie pamiętam, czego to dotyczyło, gdzie był właśnie też wizerunek Stanowskiego. I w związku z tym Stanowski skontaktował się z nim na Instagramie. Mieli otwartą linię, że tak powiem, gdzie wymieniali wiadomości. I w związku z tym, gdyby szalony reporter napisał do niego, na przykład na Instagramie, to by to trafiło bezpośrednio do niego, bo miałby powiadomienie, że no jest wiadomość od szalonego reportera. Tak jak się wcześniej dogadywali odnośnie tej miniaturki, która była y, ostatecznie zmieniona. Więc zakładam, że to ten wątek uderzał. Y, Wtedy Stanowski, że była opcja dosyć łatwo się z nim skontaktować, jakoś się do niego dobić. Natomiast szalony, że teraz robi zarzut, że Stanowski z nim się nie kontaktował, żeby weryfikować informacje. W momencie, w którym mają no, taki internetowy beef, no, to, no to już jest inna sytuacja, bo to szalony zaatakował pierwszy. W związku z tym materiałem odnośnie Stanowski wziął tam kasę odpisu i no, teraz będzie, jak mu Stanowski odpowiada i ma się z nim kontaktować, żeby weryfikować informacje. Dobrze wiesz, że w tym filmie zawarliśmy tylko tezy i pytania, czy doświadczenie zrealizowałeś, czy wziąłeś pieniądze od tego nasku? gdzie są te filmy? Czy też nie jest tak, że tych materiałów nie ma? Być może my ich nie widzimy, być może nie możemy znaleźć. <grytanie> o, w ogóle ciekawe jest, że szalony, który jeszcze ostatnio, czy ogólnie mówił i pisał bezpośrednio już na Twitterze, że tak, Stanowski brał jakąś tam kasę odpisu i nie, nie stawiał tam znaków zapytania, czy coś. Teraz mówi, że ogólnie ten materiał to był zestaw różnych tam naszych rozważań, różnych ITP. <grytanie> ja, ale niesamowite to jest. Już wiecie, już na lekkim wstecznym, nie? Już na lekkim wstecznym jest, już nie wiadomo. Ale jedno trzeba zaznaczyć: ja to też zauważyłem, że ogólnie jeśli chodzi o wkurzinie Stanowskiego, to jego słabym punktem są te rzeczy związane z zarzutami o wiecie, stanie po jednej stronie, tam czy powiązania z pisem, bo to samo było na Zgrzycie. Jak zaczynałem mu zadawać pytania, które pojawiały się w ramach jakichś artykułów w mediach, to on tak samo się odpalał, więc jest to jego drażliwy punkt, że rzeczywiście dużo bardziej emocjonalnie reaguje akurat na ten zarzut niż chyba na cokolwiek innego, tak można zauważyć. Słuchaj, ja jeszcze raz mówię, do wszystkiego, co było i co ty teraz odkryłeś, się, do wszystkiego przyznałem te półtorej roku. Temu i to, że ja mówiłem. Nie, no jak do wszystkiego. Że Spędziłem 6 lat w więzieniu, głównie za oszustwa i za sprawy gospodarcze. To głównie w moim wypadku były to przestępstwa I gospodarcze, i... To znaczy jakieś tam wyłudzenia, zakładanie firm bydmuszek, wyłudzenie towarów, tirów towarów, jakieś podrobione przelewy, oczywiście udziały w grupach zorganizowanych, przestępczych. A ty mówisz, nie powiedziałeś, że odkurzacz? Nie, no to szalony znowu to samo robi. W tamtym filmie ku... Jak to jest teraz znowu się zaczyna, takie wiecie, wybieranie jednego wątku, ja się do wszystkiego przyznałem. To był jeden ten moment, a całe resztę to było użalanie się nad tym, jak tam został źle potraktowany przez system, nie, niesprawiedliwie skazany i w ogóle jak to mu życie zmarnowało. Jak potem właśnie w związku z tymi różnymi datami, może do których też przejdziemy, bo może i tu szalony ma zastrzeżenia, ale no nie, przez całą resztę się tak właśnie prześliznął, mówiąc, że no ja tam nie chcę za bardzo w te szczegóły wchodzić i skupiał się tylko na tej sprawie, w której uważał, że był niesprawiedliwie jakoś tam osądzony, no i on wiadomo, tego nie pochwala, bla, bla, bla. Ale z no tak, i teraz znowu to samo robi. Ja się do wszystkiego przyznałem. No nie, no, wydźwięk filmu stanowskiego, w momencie, kiedy wchodzimy w te wszystkie szczegóły, jest zupełnie inny. Niż w momencie, w którym jest, są tam, nie wiem, trzy zdania w godzinnym materiale na ten temat. Uważasz, że ja w tamtym filmie powinienem wyjąć protokół zdawczo-odbiorczy, rzeczy, które wyłudziłem, mógłbym wyłudzić lub starałem się wyłudzić. Tam dużo też było, nie wiem czy akurat za to jest chwytane, ale dużo było też na przykład wyłudzenia materiałów budowlanych, więc ty na pewno widziałbyś ten film tak, gdzie otwieram po prostu Excela i mówię sztuk 112, dachówka typu łuska, kolor bro. Nie, nie o tym, ale po, opowiedzenie całych tych historii z większymi szczegółami, również tymi, które wstawiają go w jeszcze gorszym świetle, już nawet nie ty tylko, wiecie, w kontekście takiego przestępstwa i, i ten, ale też jako człowieka, bo były tam motywy, że wkręcał też tam inne osoby dosyć mu bliskie, o ile to prawda, bo może się zaraz dowiemy, że nie, ale no w dokumentach tak było. Więc no to wszystko jest dosyć istotne, szczególnie przy takim filmie, w którym mówi się o rozliczeniu z przeszłością. No to tak, no człowiek liczy na szczegóły, a nie prześlizgiwanie się przez jakieś niewygodne tematy i skupienie na tym, gdzie czujesz, że w zasadzie zostajesz niesprawiedliwie potraktowany. Ja, jak ten film oglądałem, to nie wiem, w którym momencie... To ty jesteś ten Krzysio, taki, co normalne te zasady wyznaje, a momentami zamieniaj się w takiego prawilniaka. Sylwetki polskich gangsterów Krzysztof Stanowski. Mam nadzieję, że żadni koledzy nie będą ci teraz tego po latach wyciągać. Tak czasami patrzyłem się taka kropka pod okiem się robiła, a na czole taki napis Stąd nawet było widać, że ty w tym momencie stawałeś po tej stronie. Tyś po prostu wszedł do sklepu i wziął ten odkurzacz pod baka i z niej wyszedł. Dostałbyś mniejszy wyrok, mniejsze zarzuty, niż za to, co ty zrobiłeś. Bo pierwszy raz widziałem cię w tym momencie, gdzie cię pochwalałeś i tak dalej. No, to jest fajna manipulacja, tylko. Znaczy, dobra, to ja powiem, jak ja odebrałem ten motyw w filmie Stanowskiego. To ja to odebrałem w ten sposób, że szalony reporter w swoim materiale, też pomijając. Wiele szczegółów, na przykład odnośnie odkurzacza czy innych rzeczy, robił z siebie takiego wielkiego gangusa, nie? Że on tam, no, się obracał w środowisku i generalnie dzielił i rządził tam. No i Stanowski w tym materiale, ujawniając różne szczegóły, miał z niego totalną bekę, pokazując, że gość totalnie nie ogarniał, że on był to, no, po prostu pionkiem, że nie był żadnym wielkim gangusem, na co też wskazują różne wyroki, tak? Że po prostu był osobą, która wielokrotnie gdzieś tam została złapana na gorącym uczynku. W związku z czym też miałem wrażenie, że to był taki element ciśnięcia Beki, szalonego reportera i zdejmowania tej całej jego otoczki wielkiego guru. Ale to ja to tak odebrałem, nie wiem. Wiesz co, po pierwsze, ja absolutnie nie pamiętam, żebym takie listy pisał. Nie przypominam sobie absolutnie, żeby to było, ale jakie to jest sprytne zmanipulowanie faktów. Co? W sensie co, on się nie przyznaje do tych listów, co Stanowski czytał? Chociaż w, tym, w tej sprawie masz całe akta. Tam później cytujesz wyrok. Dlaczego ty nie mówisz? Skoro ja pisałem, współpracowałem jakiś starszych kolegów, jak ty to mówisz, sprzedawałem czy na nich doniosłem. Dlaczego zostały skazane tylko dwie osoby? Ja plus druga osoba, która została aresztowana równo ze mną zaraz po tym włamaniu. I spędziliśmy cztery lata, dostaliśmy cztery lata wyrok za kradzież butów. Jest to po prostu horrendalny wyrok, jak dla osób niekaranych, nigdy wcześniej. Za kradzież butów Adidasa, cztery lata bezwzględnego pozbawienia wolności od dechy do dechy. Tak współpracowałem z tymi organami ścigania. Tak po prostu nazeznawałem o wszystkich innych przestępstwach, że sąd mi dopierdolił z najwyższej półki, jak tylko się dało. Bo powiem ci, że za kradzież łamania, jeżeli ktoś jest niekarany, to zawiasy tam może jakieś pół roku, rok. Nie, tutaj cztery lata i nikt więcej nie ma postawionych zarzutów, podczas gdy przecież masz ten wyrok. Nie ja wiem, mnie tam nie było, nie wiem, czy on był. On... Aha, wracamy do tego, że szalony czuje się nieusprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości. Okej, okay, wracamy do tego motywu, no dobra. Mówi, że mnie tam też nie było, nie wiem, czy on był. Dostajemy wyroki tylko we dwóch, nikt więcej nie ma postawionych zarzutów. Gdzie są ci wszyscy z tych listów, których ja tam pogrążyłem, na których ja zeznawałem? Jeszcze raz mówię, nie przypominam sobie takiego listu. A jeżeli nawet była to jakaś gra procesowa, którą studiłem z adwokatem, nie przypominam jej sobie, to mam do niej święte prawo. Ja sobie mogę pisać do prokuratura co chcę, włącznie z tym, że będę okna mył przez następny rok, jeżeli tego nie zrobię, jeżeli nikomu nie zaszkodzę. I w tej sprawie nikt przez moje zeznania nie miał nawet postawionych zarzutów. To, że ja może myślałem sobie opowieści, a później na nie powoływałem, że co ja wam tam nie powiedziałem. Słuchaj, później cytujesz wyrok, że przypadkowo to, przypadkowo tamto i sąd nie daje w ogóle wiary moim wyjaśnieniom. Niedocenienie przez sąd pierwszej instancji szeregu, w cudzysłowie, przypadków dotykających inteligentnego młodego człowieka, jakim jest oskarżony Tomasz Matysiak. Więc ja tak tam nas szkodziłem, tak tym starszym kolegom, że ja z drugim współoskarżonym waliliśmy 4 lata oddechy do dechy i nikt inny nie miał postawionych najmniejszych zarzutów. O tym oczywiście nie powiedziałeś, no bo to nie pasowało ci do narracji, tak? Tu Krzysio, Prawilniak, ten taki zjadł sąd na czole, nagle chciał skompromitować się w moim środowisku i to był tylko i wyłącznie twój cel. Taki miałeś cel, chociaż wyznajesz na co dzień totalnie inne zasady, więc dla siebie nie ma problemu, totalnie wbrew swojemu morale, wbrew temu co twierdzisz na co dzień, pójść troszeczkę teraz z drugą strony i dokuczyć temu, zacytować jakieś parę zdań z jakiegoś listu, żeby go skompromitować. Gdzie są osoby, których zeznawałem? Jakie inne osoby, oprócz nas dwóch aresztowanych, zaraz po tym włamaniu, miały postawione choćby zarzuty, już nie mówię o skazaniu? Jedna osoba. Jedna. Bezczelny kłamco. Robisz to tylko po to, wyciągasz jakieś stare dokumenty wyrwane z kontekstu, mając całość akt, gdzie później się w tym przyznajesz, bo mówisz, że sąd nie dał wiary, że to wszystko było takie przypadkowe, że ja przypadkowo byłem kluczem, przypadkowo. czyli sąd wyśmiał te moje zeznania. Przypadkowo zaginęły oskarżonemu klucze do sklepu. Przypadkowo zaciśniała się znajomość z Pawłem G. Przypadkowo... 7 kwietnia 98 roku, dzwonił do Pawła G. Ale chwila, no bo czemu on analizę tego, jego zeznań, które no, były jakie były, i po prostu sąd nie dał im wiary? No to to nie jest wyśmianie, tylko po prostu, że odpowiedź się jego, czy jego wyjaśnienia się po prostu nie kleją. I ktoś na to patrzy i mówi, he, no dużo tu przypadków i układa, łączy kropki. No to dlaczego on to nazywa wyśmianiem przez sąd? Przecież to jest taka ocena tego, ale no może tak być, że ktoś ci opowiada jakąś jak swoją wersję wydarzeń. Że ty tak tego słuchasz i mówisz na chwilę, no to tutaj to, tutaj to. Tu jest takie zastrzeżenie. To też dziwne. No to też mi nie pasuje. To jest zastanawiające. No i w finale robi sobie taką listę i mówi, kuba, no coś dziwna ta opowieść. Tyś sąd zorientował się, że ja pier. Bzdury i dał nam z górnej pójdę do siatki, ponieważ ja tak współpracowałem i zeznawałem, że nawet sznurówki z tych adidasów ani jedne się do końca śledztwa nie znalazły. Nie odkryto kto, kiedy, jak i my byliśmy skazani jako dwóch z nieustalonymi osobami. Chwila, ja już się ku... gubię w tym. Ja już w końcu nie wiem. Bo chwila, najpierw szalony mówił, że został niesłusznie skazany. Teraz twierdzi, że odbijał argument współpracy z policją, współpracą z prokuraturą i jednak twierdzi, że, że nie mówił tam prawdy i że nikt nie uwierzył. No to ku... Ja nie wiem w końcu, no, te, nie wiem, to która jakby wersja się tutaj trzyma tego, nie wiem, się zgubiłem. W sensie mam wrażenie, że chcąc odbić argument Stanowskiego o tym, że donosił na kolegów, przypadkiem coś innego powiedział. To samo jest z odkurzaczem. Wyłudzić kredytu na odkurzacz marki Zelmer. Zelmer, Zelmer. Jeżeli ja mówię, że popełniałem przestępstwo gospodarcze oszustwo, wyłudzenie jest oszustwem. O Zelmera, o Zelmera wziął, no wziął Zelmera. Zresztą to nie Hej, może się dowiemy po co? Było tak, że ja na słupę sam przeczytałeś tam chyba auto, telewizor, coś. No tak, no była firma założona, słupy miały wypisywane zaświadczenia o zatrudnieniu i szła brał pożyczkę, samochód, a później jak już mu nie dawali, to wziął. Jeszcze mniej, jeszcze mniej, tak zwane do spodu, Mikrofale, odkurzacz, cokolwiek. Zelmera wziął nieudarnik. to jest niesamowite, jak on o tym tak opowiada, w sensie jakby to taka oczywistość była. Kurde, ja tym słuchami mam takie, co to w ogóle za jakiś klimat? Co to za styl myślenia w ogóle? A on, a on tak sobie o tym opowiada, no przecież to oczywiste. <noise> Kościół. Teraz znowu, Krzysztof, tutaj się wyśmiewa generalnie według ciebie. Jak ja bym się w banku zastrzelił cztery osoby i ukradł 4 miliony złotych, to Krzysiek Prawilniak i ja sąd, przecież oczywiście byłby ze mnie dumny. Tomek, ty to byłeś gangów. Ty to byłeś gangów. No ale ja Zelmera, Zelmera. No Zelmera, no Gunkelsena. Czyli Krzysztofie, jesteś jednak osobą, która popiera osoby popełniające przestępstwa. Co, kurwa? <grywa> Nie, no... Nie, to już jest tak naciągane akurat. Naprawdę? On nie wyłapał tego? Nie, no to już jest to jest identyczne. On po prostu miał bekę z szalonego reportera, który robił z siebie gangusa. On przedstawiał krok po kroku różne sytuacje, w których wychodził na idiotę, bo podejmował, wiecie, no głupie próby wyłudzenia różnych rzeczy. No przecież to była beka z niego. A nie popieranie tego, żeby nie wiem, ktoś tam kradł. No tylko to było wyśmianie jego działalności. Co jest niesamowite. Teraz jest to ubrane, że stanowski przestępstwa popiera no kurwa mać. To samo zrobiłeś właśnie z matką, żeby totalnie rzucić na mnie odium takiego wyrodnego syna. Podpisał się za Zofię. O, dobra, może to, to, to mnie ciekawił ten wątek. Czyli te takie sprawy rodzinne i wkręcanie bliskich osób. Dobra, to jestem ciekaw tego. Jego wystawcy dokumentu i opatrzył je, użytą bez wiedzy Zofii, oryginalną pieczęcią firmową. O, ran, jaka ty jesteś gnida. Matkę w to wszystko wmieszałeś. Schorowaną matkę. Na ręcie. Kobietę, która naprawdę, jak wynika z tych wszystkich pism, miała bardzo duże kłopoty ze zdrowiem. I jeszcze coś ciekawe, martwiąc się o moją matkę, która jest tak schorowana, wywlekłeś znowu historię sprzed 30 lat. I powiem Ci, rozmawiałem z moją mamą. Nawet dzisiaj, bo pytałem ją, czy ona kiedykolwiek mówi, nie przypomina sobie, żeby nawet kiedykolwiek. Tylko, że ją wpieprzam do kryminału. Słuchaj, zróbmy eksperyment procesowy. Patrz, ja teraz piszę tak. Piszę tak: Ukradłem. Ukradłem rower. To jest punkt pierwszy. I dwójkę napisze, że żyruje pożyczkę na milion. I patrz teraz, podpisuje się. Krzysztof Stanowski. Ale cię wpierdoliłem do kryminału teraz, co? Ja teraz idę z tym do banku, biorę pieniądze i jeszcze tu się wyda, że ty ukradłeś rower i ja mam twój podpis. Idioto ty, półgłówku. Czy to robi mniku czy Tobie? Czy ty masz mózg mówiąc coś takiego, specjalnie ludzi ale aleś matkę wpierdolił. Nie za bardzo pamiętam tej, tą sprawę, ale nie Ale w ogóle <śla> to jest dla mnie niesamowite. Uwaga, zobaczcie ile razy Szalony, jesteśmy na 25. minucie. Stwierdził, że on sobie czegoś nie przypomina, że on czegoś tam nie wie i tak samo teraz. On nie za bardzo kojarzy tę sprawę. Niesamowite to jest, czyli przygotowywał odpowiedź na materiał Stanowskiego i on nie pamięta. On nie wie. Coś tam kojarzy, ale do końca nie pamięta. Niesamowite to jest. A to są rzeczy, które tak go dotyczyły. Przecież to kurwa, on powinien być lepiej poinformowany właśnie od Stanowskiego w tych wszystkich sprawach i wiedzieć jak to się toczyło. Nie wiem, co tam się działo w sądach, właśnie jakieś takie smaczki może tutaj zagiąć Stanowskiego. To on nie pamięta, kurwa. Nie mi to, że nie było. Rozmawiałem z mamą i ona mówi, że nie przypomina sobie tej sprawy. tyle tego było. <noise> Wiadomo, była tam przesługiwana, bo nawet czy były przesługiwania w domu, kiedy, kiedy z nimi zamieszkiwałem i tak dalej. Czy podpisanie się za kogoś robi tej osobie kłopoty, czy tobie, kretynie, który podrabiasz podpis? Ja teraz cię powiem. Ja może wiesz co, nie lubię tego dudy prezydenta. Ja zaraz jakieś walne pismo, jak ja się za niego podpiszę, skończony jest. Skończony. Ale to nie jest. Jezus Maria, chwila. To nie jest tak, że zanim się okaże, kto podrobił podpis, to ta osoba, której podpis tam widnieje, może mieć jakieś problemy. I dopiero w finale jak okaże się, że jej podpis został podrobiony i przez kogo, to wtedy dopiero ta osoba ma problemy, która ten podpis podrobiła, i jakiekolwiek wtedy mieszanie ludzi pomiędzy tymi zdarzeniami, ustalenia, kto podrobił, a to się. na kto, czyli tam podpis jest to, to jest właśnie mieszanie jakiejś sprawy i narażanie na stres? No przecież, no tak, wydaje mi się to logiczne, ale... Widzisz, robisz, manipulujesz tak, żeby rzucić najgorsze oskarżenia, jakie może być. A może on donosił na kolegów, gdzie masz wyrok, nikt nie dostał żadnych zarzutów. Ja wszystkie lata, to był pierwszy wyrok, tak? Później masz wszystkie lata. Ale zresztą tu dam, bo ściągnąłem, nie, jeszcze nie zdążyłem ściągnąć, dlatego chciałem, żeby ten film troszeczkę później powstał. Ale ja, moi drodzy, nie jestem w stanie żyć w tej matni teraz tego hejtu. I teraz, co wy wypisujecie, ślepo wiedząc, w to, co ten półgłówek Stanowski opowiada. Więc ja mam chociaż swoją kartę karalności i też dam wyrok. Że cztery lata dwie osoby zostały tu i to był pierwszy wyrok. Czyli ja później. To było po półtorej roku, mnie puścili? Czyli jakieś cztery pół roku później siedziałem, to są te same więzienia, to jest hełm. W ogóle, Jezus, Maria, wy sobie czeicie, że macie. Ja pistole. Dobra, z mojej perspektywy, jeden jakiś wyrok, nie, to już. No to by była tragedia, w sensie. Kurwa, bym nie wiem, przeżywał to i ten. A on ma rozpiskę całą, co kiedy było. No on już się pogubił w pewnym momencie. Niesamowite to jest ile jakichś spraw, ile, ile tematów. Że tabelkę w Excelu musisz założyć, kiedy w jakim więzieniu, za co siedziałeś. Kurwa. Dublin, Włodawa, Krasnystaw. Ja później siedzę 4,5 roku tu kolegów na... Ja gry oni mają dużo lepszy liceć od ciebie, Krzysiu, wiesz? To jest tak, że w Szczecinie ktoś coś powie, a ktoś siedzi w przemyślu, to powiem ci w dwa dni wiadomo, kto co powiedział w zeznaniach i żeby z nim jechać. To nie jest tak, jak ten twój co Gile zjada w redakcji, jak robicie obrzydliwego fejka przeciwko komuś. Może ten sam, który może pisał te listy. Obrzydliwy fejk przeciwko komuś. Kur nie, no, wcale nie tak, że wcale to nie jest tak, że Stonoga szukał brudów na Stanowskiego <laughs> i się wpierdolił w kartę pułapkę. Nie, to było obrzydliwe robienie fejków. Mm -hmm. Ja to się też nie zdziwię, jak ten ziomek, co wpieralał gila, to też, że to było ustawione i że szalony teraz też wyjdzie na gościa, który dwa razy dał się złapać. Jak będzie scenka, że ty, Maciek, weź tam, udawaj, że już gila z nosa, na 100% się do tego dopierdolą. Nie zdziwię się. Więc pokazałem ci, jak ty z tym wpisem zagrałeś. I powiem ci, jak ty... Współczujesz mojej chorej mamie. Z... Kobietę, która naprawdę, jak wynika z tych wszystkich pism, miała bardzo duże kłopoty ze zdrowiem. Z właśnie rozmawiałem wczoraj i mama nie pamięta za bardzo tego, że miała podrobił. coś. Na pewno nie miała absolutnie nigdy, jestem tego pewien, najmniejszych. Żadnych zarzutów nie miała podejrzanego i tak dalej. To jest oczywiste, że to miałem ja. Ale natomiast mówi, że tak, znowu jej wstyd wyjść na miasto, bo teraz mówią, że mam tego syna, który ją do kryminału podobno. Mówi, Tomek, przecież tak nie było, ja nie pamiętam, ale fak faktycznie wstyd mi teraz wyjść na miasto, teraz jesteś oszłą publiczną, wszystko wraca. Ale to. Cią <laughs> <laughs> próbuje? Zrzucić na Stanowskiego całą swoją przeszłość, bo powiedział o tym publicznie, i że teraz jego matce jest przykro, bo Stanowski o tym powiedział? I próbuje teraz ofiarę robić siebie i swojej matki? Ja pierdolę. Moja mama tak jak sam powiedział, że jest bardzo schorowana. Serdecznie, Ci za to krzychu dziękuję. I w imieniu swoim <słuch> oraz swojej rodziny. Ty cały czas mi zarzucasz, że ja czegoś zataiłem, że ja nie powiedziałem prawdy. On na temat swojej przestępczej działalności, gdy już ją ujawnił, kłamie. Nie, ja po prostu opowiedziałem o tym, ale nie tak jak ty na potrzeby show. Żeby wywlec, to był Zelmer. Ha, ha, ha. A tutaj matkę, żeby coś jest bzdurą. A tutaj jakiś ckliwy liścik, czy jedno zdanie. Później mówi, że prokuratorka też miała talent taki poetycki, że bardzo pięknie odpisywała. Nie, ja po prostu przyznałem się do tego, co zrobiłem. Chciałem być... No i tutaj szalony też znowu naciąga, bo wrzucał tam niektóre ckliwe historie, jak na przykład opowiadał o tym, jak siedział właśnie w jakiejś tam celi, chyba to była jakaś izolatka, nie wiem, nie znam się, ale jakaś taka specjalna tam cela i że jakiegoś tam, nie wiem, robaczka czy kur... A coś tam przyleciało na parapet, nie pamiętam, i że on tak się przyglądał i był taki, wiecie, że aż wzruszony był, opowiadając o tym. No, wrzucał tam takie rzeczy emocjonalne też. I że o, kto tego nigdy nie przeżył, to nie zrozumie, jakie to jest uczucie. Uczciwie ze swoimi widziami, widzami. Czyli powiedziałem, że siedziałem, ile w więzieniu, za jakie przestępstwa, co zrobiłem. No tylko to nie wiem to Może to jest mój odbiór, może dla niektórych to jest wszystko jedno i tamten film Szalonego wystarczył, ale odbiór filmu Stanowskiego ze szczegółami przedstawia, taki mówię o ogólnym wrażeniu, przedstawia Szalonego jako złego człowieka, który naprawdę mnóstwo napierdolił w swoim życiu. Na co jest też cała lista, tak? Sam pokazywał, zresztą przed chwilą jakiś dokument. Natomiast jak oglądałem jeszcze raz właśnie film Szalonego, no to on tam bardziej, taki wydźwięk materiału jest, że dużo błędów popełniłem, że faktycznie ten... No ale ta jedna sprawa, zostałem nieuczciwie tam osądzony, że w ogóle to niszczyło moje życie. Jak już wychodziłem na prostą, to znowu wymiar sprawiedliwości chciał mnie zniszczyć, więc ja w buncie znowu zacząłem jakieś tam przestępstwa popełniać. No generalnie wydźwięk tego materiału był taki, że no mam za uszami, ale generalnie to też jestem ofiarą. I A taki był obraz tego. No. I teraz oglądam ten materiał. I znowu powoli mam wrażenie, że Szalony skręca w tę furtkę takiego gościa, który no ja wszystko powiedziałem i ten, ale to wy macie jakiś problem. Siedem miesięcy temu w filmie opowiedziałem całą tą historię tej książeczki wojskowej. To ja policji. byłem takim idiotą, mogę powiedzieć anegdotę, ale to nie będzie dobra, ale dobra powiem dla uaktualnienia tego programu. To będzie jedyny cytowalny moment tego programu może, ale naprawdę powiedzieć to, jakbym takim idiotą. Że jak byłem mały i nie mały, to nie tak mały. Do, do wojska, jak się idzie, najpierw nie chciałem iść do wojska i wszystkie miałem choroby świata, ale kurczę nie wierzyli mi za choroby. No i dali mi mm, książeczkę odebrałem. I pierwszą rzecz, w ten sam dzień debil, no debil, naprawdę nie róbcie tego dzieci. W ogóle nie tych książeczek wojskowych, ale nie róbcie tego dzieci, bo chciałem sobie wudzić samochód i nie miałem drugiego. wow ale skruszony człowiek, opowiadający śmieszną historię o tym, jak chciał popełnić przestępstwo. Mm -hmm. ...dokumentu ze zdjęciem. I w pierwszy dzień, jak odebrałem książeczkę wojskową, no ale nie można że jak masz A, więc ja wziąłem sobie, kupiłem, się pamiętam, taki był sklep w Lublinie, e, tam były same pióra i długopisy. I powiedziałem pani, że mi dobrała podobny. E, I dobrała mi. I z, I z A zrobiłem sobie D, kategoria, tak po chamsku. I ze zdolnym przepisałem przed niezdolny <grym> I poszedłem z tym do banku. Jaki był efekt? Napiszcie no, w komentarzu. <grym> Znowu nie odkryłeś żadnej Ameryki. Znowu byłem uczciwy co do widzów. Jednego co nie powiedziałem, i tu się zwracam do Sergiusza, bo wie, wiem, że on o to dopytywał i podobnie jak ja teraz, to samo uważa, że najemany kierowca to ch... w dupę po prostu i to jest morderca za kierownicą. Tak, miałem taki cenę, byłem za to skazany. <śmiech> <śmiech> co to <ty, kurwa. śmiech> Szalony, tak. Pyta go ktoś, czy, czy kiedyś coś ukradłeś? Szalony, poczekaj, sprawdzę na liście. Czy jechałeś kiedyś na... Poczekaj, yy, otworzę tabelkę w Excelu, zaraz ci powiem. O, y, punkt piąty. Faktycznie, miałem kiedyś taki wyrok. Kurwa, co za życie trzeba prowadzić? Niesamowite to jest. Specjalnie to znalazłem w karcie karalności w roku 2005. Nie biegałem, opowiem całość, zaraz Krzysiek powie, że nie powiedziałem jaki kolor samochodu. To powiem, że ja nie biegałem w ogóle na drogę publiczną, bo było tak, że była po prostu bójka, w której ja nie pamiętam, czy uczestniczyłem, czy nie. Yy, przyjechała policja pod klubem PIK w świdniku, żeby już było wszystko jasne, zaraz kod podam i wszystko. I PESEL ludzi, którzy tam uczestniczyli, żeby Krzysiek nie miał, że ja nie jestem Uczciwy. I policja po interwencji w tej bójce powiedziała, a czyli to samochód stoi, nieprawidłowo zaparkowany. Stał po prostu sobie krzywo, nie na stanowisko powiedziałem mój, a oni, no to przestaw, bo scholujemy. Ja mówię, nie, ponieważ wypiłem parę piw, będąc w owym klubie, z którego zszedłem. Nie pamiętam, czy w przygodałem się w tej bójce. A oni powiedzieli przestaw, wiemy, przejdziesz pół metra, jest okej. Okay. No i tak, idiotu byłem. Wsiadłem, przestawiłem, a panowie zapraszamy. Tak. Tak i wtedy straciłem prawo jazdy. Między rokiem. To był test na inteligencję. W 97, a w 2005 byłem po prostu totalnym... De który uważał, że można sobie kpić z prawa, zrobić z tego prawa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tego prawa nie przestrzegać. I mówiłem to od początku do końca. I nie trzeba było wczarów wyciągać mojej mamy, Zelmera, wszystko było powiedziane, nawet historia książeczki wojskowej. Powiem ci więcej, jakbyś miał chociaż trochę lepszy research, to dotarłbyś do wywiadu u żurnalisty, gdzie ja uważam, w mojej opinii, i chyba w opinii, bo taki było biur ludzi, mmm, naj. Gorzej się wypowiedziałem o tym, co zrobiłem, ponieważ jak mi żurnalista przyciskał a konkretnie co, a konkretnie co, opowiadałem o zastawianiu ludzi gdzieś tam, no wynajmowaniu mieszkań tam opowiedziałem cały mechanizm i zastawianiu gdzieś tam w lombardach. Kurczę, nie wiem, czy w tym podcaście nie jest za dużo o tym, żeby to nie było wychwalanie, no nie, znowu czy... historię. Okej. Okay. Była taka sytuacja, gdzie dobra, powiem, powiem o pewnym mechanizmie. Genialny w ogóle plan, ale lombardy cię przyjmą z otwartymi rękami, żeby to zastawić. Stawisz to w kilku lombardach, masz dużo pieniążków. I uważam, że to było słabe, ponieważ mówiąc to, o żurnalisty się uśmiechnąłem, znaczy, to jako taki żart. Jak... A Historię z książeczką też uhahany opowiadał, no, bo ogólnie ma taki styl. Był z tego dumny. A nie jestem. Spadł na mnie po, po tym ogromny hejt, powiedzieć powiedziałem Dawidowi, że to chyba niefortunnie wyszło, no ale wywiad wyszedł, dostałem po dupie i uważam, że słusznie, ponieważ tam nie wyraziłem skruchy, tylko sobie śmieszkowałem i żartowałem z tego, że ktoś mógł mieć z tego problemy i musiał odkręcać kredyt na własne mieszkanie, który ja na jego mieszkanie, podając się, że niego wyłudziłem. Nawet do tego nie dotarłem, gdzie chciałbyś naprawdę, a ty mi... Zarzucasz, że ja czegoś tam nie wypowiedziałem. To bzdury, Panie Matysiak. Opowiedziałem dokładnie wszystko. Nie kryłem i odpowiadałem na wszystkie pytania. Przestań, kłamać, nie dawać narrację, taką, jaką chcesz. I robić ze mnie przede wszystkim tego, kogo nie jestem. Bo mi przyprowadź tych wszystkich, na których ja tu na zeznawałem, którzy dostali jakiekolwiek nawet. Jezu, jakiego to zabolało! ja. Dole, to w końcu nie wiem, to szalony powinien mieć tą ten napis na czole i kropkę, czy może w sensie stanowski, czy może jednak szalony powinien mieć ten napis, bo tak go to zabolało, teraz się tłumaczysz. Któryś raz robi nawrotkę do tego wątku, już myślałem, że przeszedł nad tym tematem, a tu znowu, no pokaż na kogo doniosłem. No to w końcu nie wiem, to on się tego obawia, to nie wiem, jaką teraz ma mentalność szalony. Uważa, że jak ktoś popełni przestępstwo, to się idzie na policję, czy nie można donosić, to w jakim on teraz świecie żyje, bo się sam zaczynam gubić. On się boi, że go dopadną za to? No tak. Bo w sumie jakieś tam rzeczy prawnie się przedawniają, ale w innych strukturach się nie przedawniają. Przełączcie teraz na materiał Krzysia, bo to ja, ja wygrałem konkurs, będę miał Lambo i żeby że Krzysiek na pewno teraz to usunie, żeby tylko jedna osoba wygrała konkurs. Kochani, zobaczcie na tą minutę w Krzyśka filmie No to jest niesamowite, jak on to ukrył. Patrzcie, Krzysiu tu czyta wyrok. Poczytajmy akt oskarżenia. Wyrok zapadł w tej sprawie. Jest tu, bla, 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 O czym z artykułu 158, paragraf 2 KKW zaraz będę. Artykuł 157, paragraf jeden. zaraz będę. Patrz jaka to jest spryciula. Przybiję piąteczkę z tobą. Mamy Lambo. Mamy Lamborghini, bo to tak się wymawia, nie Lamborghini. Ukrył się, no bo nie, nie wierzę, żeby Krzysztof Stanowski albo ktoś w jego redakcji ingerował w wyroki. Że zwykli ludzie, zwykli ludzie potrafią weryfikować fakty. No tu mamy wyraźnie. O czym z artykułu zaraz będę. Jak sprawdzić co jest prawdziwe, a co jest fałszywe? Nie, no to są na pewno tego nie napisał, oczywiste. a w, w, w faktach sądowych nie ma zaraz będę to, mi się wydaje, że nie, to na pewno Krzyś. Czyli co źle skopiowana wiadomość? No właśnie Ciągą, nie wiem to co to jest. No może Stanowski Jak? wyjaśni, co to jest Miałbym za wątek. No to mamy drugą rzecz, którą warto, żeby Stanowski wytłumaczył. No pierwsza no to te wszystkie wątki z Ukrainą, a druga no, to kwestia tego screena. A zarzucając mi, jak ja się ślizgałem, bo tu i tam dostałem zawiasy, a propos panów, którzy chcieli wyjechać do Stanów i, yy, i wziąłem na te wizy. Prowadził ich w błąd, obiecując zorganizowanie wyjazdu do pracy w USA oraz uzyskanie wiz do tego kraju, wyłudzając od każdego z wyżej wymienionych pieniądze w kwocie 2320 dolarów. Może dlatego, że wszystkie pieniądze oddałem, o czym też masz wyroku, ale Krzysiek nie wspomniał, że co do złotówki. Pieniądze, które wziąłem. I to był właśnie warunek tego, że dostałem w zawieszeniu, bo co do złotówki te pieniądze oddałem. No, masz te wyroki, masz akty, ale nie było ci to na rękę o tym wspomnieć, więc. Nie że w jego głowie to jakoś bardzo dużo zmienia, w sensie <grym> niesamowite to jest, no? Złapali go i musiał oddać. I on teraz mówi, a dlaczego nie powiedziałeś o tym, że oddałem? <grym> Jak wybucha Pandora w jej apogeum, kiedy też każdy starał się zachować jakąś względną powagę, Krzysztof prowadząc program zażartował, że Stu, czyli główny uczestnik afery Pandora, mógł prowadzić program Wykorzystana 11. Wiesz, jaki format piłkarski mógłby prowadzić z Pod jakim tytułem? Eee, czekaj. Eee, coś z jedenastką pewnie. Wykorzysta na jedenastkę. Żart również bardzo na miejscu z tym Maćkiem Dąbrowskim, który lat wcześniej, temu nie wiem, 7, 8, 10, dopuszczał się też obrzydliwych żartów w, w obecności osób małoletnich, czy do osób małoletnich. Jaka jest wasza ulubiona pozycja w do już tak dawno tego nie widziałem i muszę znowu zobaczyć. I co jest ciekawe, ja do Maćka nic nie mam i uważam, że w stu procentach ten internet był inny, on był innym człowiekiem i powinien dostać drugą szansę, ale Krzysiu... No, to tak samo jak szalony, jak był młody, to też były, wiecie, inne czasy. I wiadomo. tak wtedy też się odciąłeś, że absolutnie po takim żarcie obrzydliwym... To była moja decyzja i wyłącznie moja, że akurat ja w poniedziałek przez jakiś czas nie chcę z nim prowadzić programu. Sam żartując, wykorzystane jedenastki. Wykorzystane 11. Nie będziesz z nim współpracował, teraz dalej razem z nim prowadzisz programy. I ja uważam, że to za słuszne. Tylko coś się zmieniło. Czy Hej spłynął tam? Czy przemyślałeś? Czy jednak można mieć tą drugą szansę? Czy nie można? Czy jak minie 10 lat, to ten człowiek jest inny. Nie no, kurwa, chwila, poczekaj. Jezu. Czy szalony próbuje zrównać sprawy, w których dostajesz wyrok za jakieś przestępstwo, do głupich i nieodpowiednich żartów? I on próbuje to zestawić i mówi, jak możesz po jakimś czasie albo po jakim czasie możesz z tą osobą współpracować? Nie no, kurwa. W sensie, okej, okay, to był ciekawy wątek i wiele osób to zarzucało Stamskiemu, ale no wiecie, no, gdzie to. Gdzie, no, gdzie to zestawiać ze sobą? Jak ci wspomniano ten żart o tej wykorzystanej jedenastce, dałeś kolejny o, o yy, Polańskim, tak? Czyli ona ma 13 lat, haha, nie jestem przesądny. I jakby do tego, do tych Twoich wypowiedzi, do tych Twoich sytuacji, jakby przypadkiem ktoś do mnie napisał, mógł napisać lub nie napisał, no poprosił znajomego, żeby napisał. Napisała do mnie pani z przedszkola. Przedszkolanka, która mówi, że no, przez pewien okres pod ogrodzeniem przedszkola przychodził pewien pan. Ja wiedziałem, że to jest chyba osoba publiczna, ale go nie znałam. Dziwnie zachowywał się i patrzył na dzieci. Dopiero rodzice dzieci powiedzieli mi, że to jest jakiś znany dziennikarz, pan Krzysztof Stanowski z kanału Zero. Zgłosiłem to na policję, od tamtej pory ten pan się nie pojawia, ale dostał zakaz zbliżania się do przedszkola. I może teraz pojedz do tego przedszkola. Nie powiem ci oczywiście, które to co, jak się nazywa pani i udowodnisz, że nie masz tego zakazu. Zweryfikujmy prawdziwość tego maila. Dodam tylko, że plik, który pani mi przysłała, jest w formacie PDF. Można? Krzysztof. To w ogóle nie ma sensu? Ja naprawdę ja, napra, ja czuję jakby musiał tłumaczyć jakieś takie oczywistości, ale przede wszystkim nie było żadnych doniesień ani relacji z tego, żeby Stanowski kręcił się koło jakiegoś przedszkola, za to jak najbardziej były jakieś informacje o tym, że na przykład szalony wyjeżdżał na Ukrainę, że prowadził jakieś tam działania. Mało tego, Stanowski w tamtym całym wywodzie powoływał się też na jakiś artykuł z wirtualnych mediów ze strony która ileś tam czasu wstecz opisywała jakieś zdarzenia. Teraz jest weryfikacja czy prawdziwe czy nie, ale powiązań, nawiązań i nie wiem tego, że realnie coś mogło wyst wystąpić w stosunku do tego jak próbuje to teraz szalony sprowadzić do losowego maila, no jest absurdalne, no. To jest w ogóle jakby do no, zupy to jest, to nie ma sensu, no. No chodzi mu o to, że Stanowski nie podał dowodu, że ma jakiś zakaz tylko randomowy gość napisał bez żadnych dowodów, ale tam było mówię, jakieś szersze osadzenie tego też i zahaczając artykuł i fakt że szalony był na Ukrainie i tam działał i miał też różne przypały, będąc tam mam na myśli te chociażby zdjęcia, które się pojawiły i za które potem przepraszał, że były nieodpowiednie. Czyli wiesz, były jakieś wątki kontrowersji wokół jego działalności tam. I teraz tak, mówię, to jest wątek, który powinni wyjaśnić, że Stanowski rzuca taki, takiego maila. To teraz pytanie, czy ma na to jakiś dowód, czy ma jakieś informacje, które to potwierdzą. Prawdopodobnie dowiemy się tego w kolejnym filmie. Natomiast zestawianie tego w taki sposób, jak teraz mówi szalony, że totalnie wyobraża sobie jakąś tam. Wiesz, abstrakcyjną sytuację, no jest skurwa, no nie wiem, no, no ja uważam, że to wiesz, no, inny poziom powiązań, wątków, no, no tak, to nawet nie jest prowadzenie do absurdu, tylko to głupie jest, no. Sąd w styczniu 2024 ogłosił, że jeden z największych lanserów w Polsce jest bankrutem. O, dobra. To dowiemy się w końcu, jak to jest, bo każdy inaczej interpretował tą kwestię upadłości, jakichś tam rozliczeń i wszystkiego dookoła. Więc może wreszcie się dowiemy, czy szalony reporter jest bogaty, czy jednak jest bankrutem. Zobaczymy. I on ma na to pieczątkę. Bo ty całym sobą pokazywałeś, że bankrutem nie jesteś, że jesteś bardzo bogatym człowiekiem. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć na początku, że to ja sam przyszedłem i zgłosiłem, się to upadł. To było moje działanie. Nikt mnie do tego nie zmusił, nikt mnie nie złapał, ty jesteś wszystkim winny i tu ty upadasz, tylko ja to zrobiłem sam. Więc twoja narracja, że się przed kimś ukrywałem, chciałem coś ukryć, chciałem czegoś nie zapłacić, jest totalnie nietrafiona. Jakby tak było, tym dalej, nie miał nic na siebie, komornicy by stali w kolejce pod drzwiami, miał mu to w nosie, jak było od 19, przepraszam, 20 roku życia, bo to jest kolosalna różnica. Więc ja w pewnym momencie, kiedy mam wszystko odsiedlane, kiedy wszystkie, wyroki są zatarte. Doszedłem do wniosku, że chcę też i tą sprawę uregulować. A tak jak mówiłem, na tyle długo czasu spędziłem out of i po tamtej stronie, nie płacąc nic, nie regulując żadnych wierzytelności, że naprawdę nie wiedziałem, co i komu jestem winien. I wszystkim osobom prywatnym podkreślam jeszcze raz, które się do mnie zgłaszały, ja te pieniądze oddawałem. Więc żeby się dowiedzieć, co ja... No właśnie mnie ciekawi strasznie to, czy szalony oddaje kasę tylko tym osobom, gdzie są jakieś wyroki i wiecie, no ma jakiś obowiązek oddawania tej kasy, czy też za sprawy, w których, jak sam na przykład mówił, nie został złapany i wiecie że no tam nikt nigdy mu nic nie, nie przyklepał Ciekaw jestem, czy to jest takie totalne rozliczenie z tą przeszłością, czy takie, gdzie, gdzie wyrok, to, to spróbujmy. Żura w tutaj mi są, że defaultowo w urządzeniach Apple, jak napiszesz ZB, to zmienia na zaraz będę. To jest wgrany skrót klawiaturowy. Możliwe, że przy kopiowaniu tego tekstu po prostu im się to dodało przypadkiem. Co że dopiero teraz to piszę, ale nie byłem followerskim, musiałem czekać 10 minut. Okej. Okay. A ten skrót ZB, co by oznaczał? W pismach sądowych skrót ZB oznacza załącznik do akt sprawy. Okej. Okay. Zbiór orzeczeń. Okej. Okay. No to, to pewnie by miało sens. Sam zgłosiłem się do sądu, sam złożyłem wniosek o tą upadłość, żeby ją ogłoszono publicznie. Spryciarzu, o niej się właśnie dzięki temu dowiedziałeś. Żeby ją ogłoszono publicznie, żeby się zgłosili wszyscy wierzyciele, żebym ja mógł i wtedy ewentualnie zdecydować. Ja z góry, tu przyznaję, nie wiedziałem, czy ja w tą upadłość pójdę, ile tego będzie, ale nie sprawdziłeś, Krzysiu, co? Powiedz, nie sprawdziłeś, no powiedz. Przed kliknięciem publikuj. Mogłeś sprawdzić. Wycofałem tę upadłość. Wycofałem tą upadłość. W dniu publikacji twojego filmu jest wycofana. Złożyłem wniosek o wycofaniu tej upadłości. Rozliczę się w tym momencie z syndykiem. Czekaj, czekaj, czekaj. W dniu publikacji materiału Stanowskiego szalony wycofał się. Z... O kurwa, co za przypadek. Szkoda, że nie ma jeszcze godziny. Kur... Za wykonanie przez niego pracę, czyli zebraniu tych długów do kupy. W tym momencie mam e, swojego pełnomocnika, który to za mnie robi, i jak się spotkamy kolejny raz, bo mam nadzieję, że to się nie kończy, ten serial będzie trwał, Krzysztofie, więc jak ty nagrasz ja nagram, następny raz teraz mogę się wylegitymować tym, że złożyłem wniosek do sądu, żeby tą upadłość sąd no, unieważnił, więc nie musisz się już e, e, starać, bo powiedziałeś, że tam będziesz interweniował, że ja nie dostanę. No dobra, ale to dlaczego w takim razie? W sensie, gdzie jest jakaś geneza tego, dlaczego to zrobił? Przecież chciał wszystkim spłacać, potrzebował pomocy. I co się stało? Planer hamunegów płat. Moim zdaniem, tak to ujmijmy, ta upadłość konsumencka nie przetrwa próby czasu. Nie wierzę, że sąd wyznaczy Ci plan spłaty. Uważam, że zostanie to przez sąd odkręcone, bo za grubo poszedłeś. Nie będziesz miał tej upadłości finalnie. Ona się wywróci. Zdjąłem ci z Tobie to ciężkie odium i brzemię, nie musisz się tym zajmować, ja to upadło się tofałem. <laughs> w tym momencie jestem na końcu dogadywania z, z wierzycielami, więc jak się spotkamy drugi raz na pewno już będę całkowicie człowiekiem nigdzie nie zadłużonym, ale tu kolejny raz zastanawiam mnie, jak Ty możesz mieć inne zdanie, jeżeli chcesz nadać inną narrację. I osobę lubisz, nie lubisz, pokazać ją w złym świetle, wyciągnąć sobie takie smaczki lub niesmaczki na tą osobę. I spędziłem 3,5 godziny, bodajże tak mi się wydaje, żebyś mi to znowu nie zarzucił, ale bodajże dwie godziny y, trwa Twoja rozmowa z Michałem Wiśniewskim, a koło godziny czy półtorej trwa dokument y, o nim. I jak tam zupełnie inaczej o tej upadłości się wypowiadasz, kiedy jest, że Michał. No, nie trzymały się z niego pieniędzy. Taki miał charakter. Wydawał, zarabiał i wydawał te miliony, latał helikopterami, kupował sa, samoloty, a mimo wszystko mówisz, że ta upadłość jak najbardziej muszę, to nie nasza sprawa, ile wydawał milionów. Ten kontrakt opiewał, nie wiem czy po latach można w ogóle podawać cyfry, ale to był milionowy kontrakt. Czy raczej można powiedzieć, bliżej wielu milionów. To był rok pełen pracy i mnóstwa pieniędzy. No, przecież to nie jest dziecko. Wie, co podpisuje, wie o co, o co wnioskuje, wie, czego się domaga, wie, co dostanie od, od banku. Jeżeli uważamy, że nie wiedział, co wnioskuje i co, co dostanie, no to traktujemy go jak nie mogę nawet nawet na pana nie niemoralne, żeby tak go traktować. Przecież no, wiedział, że Włodzimierz Kujo i wiedział, jakie dokumenty przeprowadza i wiedział, co zamierza z zrobić. Złaszczą, że z reguły tyle i wyzrobił, tyle i dostał. Widocznie sąd ocenił tak, jak ocenił. Według mnie, słusznie ocenił. Ale trochę żałuję tej y, upadłości. Dlatego, że ona... <śmienny> Pamiętam tę muzyczkę taką, że łezka się miała boku zakręcić. <śmienny> ona wywróciła moje życie po raz pierwszy do góry nogami. To jest bardzo wstydliwa rzecz, która w moim przypadku spowodowała to, że to... Y jeżeli chodzi o reputację, to chyba straciłem wszystko. To ludziom się wydaje, że nagle yy, myślę, że cała masa ludzi yy, zasługuje na to, żeby dostać nową szansę. Ale... Czemu... Czekaj, ale gdzie tu jest wypowiedź Stanowskiego? W sensie przecież materiał o wiśniewskim był realizowany w ogóle przez inną osobę. To nie był materiał Stanowskiego, jak dobrze pamiętam, bo go oglądaliśmy. I on dał tutaj same wypowiedzi Wiśniewskiego. To gdzie jest wypowiedź Stanowskiego, który jakoś to propsuje? W sensie ja nie twierdzę, że on nie miał takiego nastawienia, ale czemu w tym montażu to nie jest dodane? To powinno być fragment tej rozmowy z Wiśniewskim. Jak Stanowski mówi: Nie no, należała ci się ta upadłość bardzo dobrze. Pat, każdemu Polakowiś należy. Każdy z nas. Może z tej instytucji prawnej skorzystać. Żeby nie y, rozwodzić się tutaj to, korzystając z prawa cytatu, y, dam wypowiedzi na mój i na, na, na temat mojej upadłości, na temat upadłości Michała. Także zobaczcie sobie, jak też Krzysztof Stalski może zmienić zdanie. Kilka miesięcy temu ujawniłem, no. że szalony reporter jest tak naprawdę szalonym golasem. Z jednej strony, kreuje się w internecie na osobę bogatą, wręcz epatuje bogactwem, opływa bogactwem, ludzie chcą być tacy jak on, bo to są drogie ciuchy. Drogi samochód marki Porsche, drogi zegarek, ciągłe podróże, apartament za granicą. On tam przepuścił 40 milionów w tym czasie. No to, to, to nie jest, my nie skazujemy Michała Wiśniewskiego za moralność, za to, że on wydawał pieniądze, za to, że on przepuszczał te pieniądze, jak to powiedziała Nina Terenty, z największą rozkoszą, z naj, y, 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 że te pieniądze się go nie trzymały. Natomiast on tych pieniędzy miał mnóstwo i się nimi w ogóle nie przejmował. On... ich nie miał. Założył kanał ze swoją partnerką, gdzie zwiedza świat, czego tam nie ma. Madagaskar, Tajlandia, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie. No daj Boże każdemu tyle świata zwiedzić. To, że z najwyższą rozkoszą przepuszczał każde pieniądze, a to jest inny problem, ale to były jego pieniądze i robił to, co chciał. Sąd w styczniu 2024 ogłosił, że jeden z największych lanserów w Polsce jest bankrutem. Nie życzę sobie, żeby mnie nazywać bankrutem. Tutaj mówisz, że stanąłeś na nogi. Powoli na te nogi stanąłem, teraz jest już fajnie. No to skoro stanąłeś na nogi, to chyba nie jesteś bankrutem. To wcale nie jest po prostu tak, że pstryk, pójdziesz i... Mhm. Jesteś wolny i możesz zacząć wszystko od zera, nie? Tu z kolei pytasz, na co w Polsce w ogóle można wydać 300 tysięcy? Co miałbyś sobie kupić za 300 tysięcy? Powiem o mieszkaniu, bo to jest najwięcej pytań o tym apartamencie, który kupiliśmy. A więc słuchajcie, po pierwsze, myśmy go kupili lat temu chyba trzy. Mm, cena od razu, cena to jest około 300 tysięcy. W roku 2005 kupiłem dom w Magdalence. A to duży był kredyt na ten dom, bo to jest ogromna posiadłość, z basenem bardzo, wówczas... Bardzo podobne, czy znaczy, tak, ale no wiesz, to był taki czas, gdzie, gdzie nie wiem, 2 miliony. Mhm. Bo ty całym sobą pokazywałeś, że bankrutem nie jesteś, że jesteś bardzo bogatym człowiekiem. Epatowałeś bogactwem. Ludzie oczekiwali, że zacznę chodzić nie wiem, w worku po ziemniakach. W ogóle nie zrozumieli instytucji upadłości konsumenckiej. Co to w ogóle oznacza, że ty tą upadłość konsumencką na dzisiaj masz? Bo ty to przedstawiasz na swoim filmie jako no, taką konsolidację wszystkich e, swoich zobowiązań i teraz można to fajnie sobie podzielić. Rozłożyć na raty, pach, pach, ktoś za ciebie będzie myślał, ile masz pieniędzy i, i nimi e, zarządzał. Nikt za mnie niczego nie zapłacił. Nie dajmy sobie wmówić, yy, yy, że tak powiem, że ktoś, bo ludziom się wydaje, że to oni płacą za te moje długi. On czasami zestawia wypowiedzi Stanowskiego z wypowiedziami Stanowskiego, a w innych momentach zestawia wypowiedzi Stanowskiego z wypowiedziami Wiśniewskiego. Jaki to ma sens? I po prostu tego jest za dużo. Ja już w ogóle zgubiłem cały kontekst. To, to nie ma sensu. W sensie, bo on chce udowodnić, że Stanowski w przypadku upadłości Wiśniewskiego miał inne podejście niż ten link, ale to nie ma sensu pokazując wypowiedzi raz jednej, raz z drugiej strony, przecież wiadomo, że wypowiedzi Wiśniewskiego będą mega pro Wiśniewski, bo to jego wypowiedzi na jego własny temat i materiał jeszcze, ja rozumiem, żeby ten materiał był zrobiony przez Stanowskiego, ale był zrobiony przez zupełnie kogoś innego, no to nie ma sensu. Ile razy ja byłem w banku i tam jest kwota, ile miesięcznie wydajesz, tam na życie czy na jakieś, i ja mówię, to ile mam tu wpisać, a, a ile pan wydaje, ja mówię, nie wiem, no z, powiedzmy z 15 tysięcy, ile, nie, niech pan wpisze 3! Oni tak mówią, niech pan pisze 5. I teraz sobie myślę Jezu, że nikt do więzienia nie wiedział za to. A może cię wsadzić, bo no, tak jest ten system, także. My mamy za to wszystko płacić za swoje długi? My mamy je spłacać? My do ZUS-u mamy płacić, a ty masz nie płacić. Nie dajmy sobie wmówić, yy, yy, że tak powiem, że ktoś, bo ludziom się wydaje, że to oni płacą za te moje długi. Powiedz mi, jesteś bankrutem, czy jesteś znowu z a to już blisko oszusta. Warto nie? podkreślić, że bycie finansowym głupkiem, utracjuszem, nie jest. Przestępstwem. I ogólnie w, w, w dokumencie o Michale, wraz z redaktorem, który ten materiał robił. Ale przecież. Bo ja nie wiem, czy on teraz... Nie wiem, szalony się próbuje postawić na miejscu Wiśniewskiego. Przecież to jest zupełnie inna przeszłość. Wiśniewski, o ile wiemy, nie ma takiej przeszłości, jaką ma szalony reporter. A ten wskaźnik tego i sposób, w jaki tych długów się nabawiłeś, też wpływa na to, jak potem komentujesz całą sytuację. No przecież to są tak oczywiste rzeczy. Ciągle się zastanawiam, jak, jak, jaki to był cel. Kur bo ja mam wrażenie, że tu był jakiś punkt zaczepienia odnośnie podejścia Stanowskiego do Wiśniewskiego, a do Szalonego w kontekście upadku. I samej interpretacji tego, tylko to zostało tak kurwa źle zrobione, że to głowa mała. To był jakiś, tak jak patrz na te fragmenty, to można to było jakoś sensownie skleić, ale Zrobione to jest tak źle i w ogóle za dużo tego jest. Michał akurat miałem y, okazję y, osobiście poznać i rozmawiałem z nim chwilę przy okazji Casino Stars. Jest dla mnie naprawdę ciepły, dobry człowiek i uważam, że nie chciał w żaden sposób zaszkodzić. Nie jest to to, co powiedziałem i to porównanie przeciwko niemu, ani przeciwko Maćkowi. Jest to przeciwko tobie, Krzysiu, czyli pokazuje jak ty różne osoby oceniasz, jak różne osoby mają prawo popełnić błąd i później y, 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 jakoś się z niego wykaraskać. Na ten moment nie pokazał żadnej osoby, która popełniłaby tyle i tak poważnych błędów w swojej przeszłości, jak on sam, w sensie. Jak szalony reporter. Na razie pokazał gościa, który tam się wpierdolił w jakiś kredyt i zobowiązania finansowe, których nie był potem w stanie spłacać no i prowadził w jakiś tam sposób rozpustne życie, jednocześnie zarabiając jako artysta, występując, śpiewając i tak I gościa, który rzucał niestosowne żarty też ileś tam czasu temu, kiedy powiedzmy był to hejny humor i inne rzeczy też przechodziły. Natomiast nie pokazał jeszcze osoby na miarę siebie samego, w której nagle Stanowski odmieniłby swoją opinię i gdzieś tam działał. No i teraz przechodzimy do Krzysia i przebrniemy przez jego życiorys. Ja zrobiłem trochę odwrotnie. Krzysio zrobił to chyba bardziej atrakcyjnie dla Was, taki fajny manipulacyjny manewr zastosował, że mimo wszystko, że ten jego film miał wyjaśnić, czy on wziął pieniądze od nasku, to zrobił to w ostatnich 15 czy 20 minutach, a przez całą godzinę mówił, jaki to jestem nierzetelnym. De Półgłówkiem, kryminalistą, etc., etc. Więc najpierw zrobił ze mnie kogoś niewiarygodnego, później to już nikt nie musi słuchać, bo wiadomo, że taki kretyn na pewno nie mógł jakichś tam rozsądnych zarzutów w stosunku do Krzysia wytoczyć. No i ja zrobiłem to bardziej uczciwie, czyli najpierw odkłamałem ten film i teraz jedziemy z Krzysiem. Może nie zaczniemy chronologicznie, bo zaczniemy właśnie od nasku, czyli sprawy, która stała się zarzewiem naszego konfliktu, dramy internetowej, czy jak go zwał, tak go zwał. Więc yy, okazuje się, że to wystarczyło tweetem odpowiedzieć, że tak, faktycznie realizowaliśmy, tu i tu dać odnośnik, I jeszcze na końcu dodać, że. Te pieniądze nie zostały wypłacone. No ale to myślę, że Twitter jednak płaci słabo. Film to już ma 2,5 miliona, więc warto by było tą całą dramę robić. Warto było trzy miesiące się przygotowywać, generalnie nic, niczego nie znaleźć, ale ubrać to fajną narrację. No ale słuchajcie, jak ty mnie nazywasz czy się Nieudacznikiem. <grym> i tak dalej, i tak dalej, żeby jesteś pierdołu w tym zakresie, ale po prostu niezdolny. Jak ty mówisz, że ja Zelmer yy, wyłudziłem. wyłudzić kredytu na odkurzacz marki Zelmer. Ja chociaż ten odkurzacz kurwa wyłudziłem. Patrzcie teraz, ja wam nadam swoją narrację sprawy z nas, Ponieważ Krzysio, wyobraźcie, postawmy się sprawą Krzysia. Przez kiedy on tak został, yy, tak gdzieś 17, 18, no 6 lat, trzymaj cały czas w buzi pisiora pisiorów. Cały czas trzymaj język w ich dupie, bądź ich był propagandował, Cały czas wal ten ich przekaz. Doprosiłeś się, w końcu dostajesz tam z tych 700 miał dostać 300 tysięcy. Teraz dalej, wycierasz się po tym wylizywaniu im dupy, realizujesz te wszystkie filmy, które są... Tej... Ale jakieś przykłady tego, w sensie, bo to jest jego opinia, ale tu nie powinno być tak, że najpierw wymienia te. Przykłady tego, jak się podlizywał, i dopiero potem przechodzi dalej, tylko tak mówi: No, robiłeś tak, by to było oczywiste, ale potem przechodzi do tej współpracy z nas, gdzie była mowa o innych rzeczach, o bezpieczeństwie w sieci. umowie z naskim zlecenia, i na samym końcu. W sensie ja mówię tak pod kątem nawet montażu materiału, nie? Że jakby chciał podbić te emocje albo coś udowodnić, to powinien tak zrobić, czyli dać tutaj konkretne przykłady, w których jego zdaniem Stanowski podlizywał się, czy był jakoś tam mega propisowski, i potem pokazać to, więc jakby chciał. Skleić to logicznie, a tak to. Nie, wiem, on sobie rzuca jakąś opinię, a potem pokazuje współpracę, która no, nie jest propisowska sama w sobie. Tak się powiedział, nie wiem, czy ja, czy ktoś, chlapnął coś w poranku, czy w którymś programie i się wycofali. Kontrakt z nami został zerwany przez Nask. 10 października, na 5 dni przed wyborami, Nask wypowiedział tę umowę z powodu głupich żartów. Ich zdaniem głupich żartów. Ich zdaniem głupich żartów. Wiesz jaki format piłkarski mógłby prowadzić z tyłu? Pod jakim tytułem? Eee, czekaj. Eee. Coś z 11. Pewnie. Wykorzysta na 11. Niestosownych w programach, w porankach w kanale sportowym. Ktoś powiedział, może ja. Może ktoś inny jakieś głupie zdanie. Korzysta na 11. No kurwa, ja chociaż ten odkurzacz dostałem, człowieku. Ty lizałeś im duże 6 lat. Zrobiłeś wszystkie filmy, które trzeba, i oni cię wy ci nie dali. A to nie jest tak, że jemu chodziło o to, że oni się rozliczyli, tylko po prostu nie zrobili wszystkich świadczeń, które miały być, tylko zrobili ich część i za tą część się rozliczyli? To nie było tak? Ty mnie nazywasz nieudacznikiem? Ja wam powiem więcej, jest nie koniec. Wiecie, kogo Krzysiek zatrudnił do realizacji tego programu, czyli Pis ukradł pieniądze nam, i Krzysiek chciał te pieniądze, co PIS ukradł wziąć, to wiecie, kogo wziął do programu? Otóż wziął Mateusza Mroska. Witam bardzo serdecznie kolejny hejde park, ale tym razem bardzo nietypowy. Takiego jeszcze nie było. Tematem dzisiejszego hejt parku będzie szeroko pojęta dezinformacja. A to dlatego, że kanał sportowy od jakiegoś czasu współpracuje w tej sprawie z Naskiem, a więc taką instytucją w Polsce odpowiedzialną za walkę z dezinformacją. I dzisiaj moim gościem jest dyrektor z NASK-u. nie z NASA, jak ma napisane na koszulce, tylko NASK. A wiecie, kto jest już Brozek? To jest pan, który był w parlamencie. W parlamencie studentów Rzeczpospolitej, parlament studentów Rzeczpospolitej Polskiej. I on tam gdzieś odpowiadał za finanse. I on te pieniądze ukradł. I ten pan był uzależniony od hazardu i grał w Kasynie z konta parlamentu studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Ja zaraz na cały cytat, bo tam jest piękne, że on oprócz tego, że grał w Kasynie, to realizował swoje bieżące potrzeby z tego konta. Krzysiek, żeby pieniądze, które ukradł PiS, on dostał, to wziął gościa, który kradł pieniądze. Odpo o Długo musiał nad tym myśleć, coś czuję. <grymne> długo. Myślę, że długo musiał nad tym myśleć, szalony. Wiedni ...człowiek na odpowiednim miejscu. I dzieci patrzą, o, to jest kozak. To jest naprawdę kozak. Rozumiecie? Więc Krzysio później mi mówi, że ja tu Artura tego przeprowadziłem, ja powinienem przewidzieć, że on później tam Buddę pójdzie, jak kryminalistom daje wiatr w żagle. To zaprosił przestępcę. Zaprosił przestępcę, który potem szantażował Buddę. Ale on jako. Ja to jestem jakiś tam kanałem głupim o nie Opinieotwórczy. Dziennikarz, który ma naprawdę wpływ. Na młode umysły. Zaprasza do akcji edukacyjnej gościa, który okradał studentów. Jeśli tam jest dość ciekawe zdanie: to wszystko będzie mieli, że. Ale to idąc tym tokiem myślenia, to jak rozumiem, szalonego też się nie powinno nigdzie zapraszać, tak? Czyli W sensie, bo nie wiem, on to teraz tak wyśmiewa w kontekście, że tak powinno być, nie powinno być. Nie wiem, ja, ja po prostu się gubię w tym, jak szalony przeskakuje pomiędzy swoim podejściem, a tym, jak próbuje coś wypominać Stanowskiemu, bo mam wrażenie, że to czasem jest niejasne, po której on jest stronie w myśleniu o tym, bo w związku z tym on. Jako szalony reporter powinien być zapraszany do radia w związku ze swoją przeszłością, czy nie? Ja się czasami w tym gubię, jakie on ma podejście, bo rozumiem, że wyśmiewa to Ustanowskiego, ale jakie on ma podejście? Zacznijmy od tego, że Stano zaprosił go, bo był prezesem instytucji. No wiesz, no zawsze można powiedzieć, że mógłby mieć jakieś obiekcje co do tego, nie? Czyli powiedzieć, no nie zaproszę go, albo uważam, że jest to niewłaściwy gość, bo XYZ, tak? Ten Mateusz Mrozek y, 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 tłumaczy, że w sumie... To nie ma problemu, bo to nie były pieniądze państwowe, tylko studentów. No studenci są wulgaci i tam zupę chińską On ich okradł, poszedł do kasyna. Where is the problem? Where is the problem? Krzysiu, ty nie sprawdziłeś i ja wam powiem, że ta, to się pięknie nazywa. Kolejny odcinek Waszego środowego cyklu e, pod tytułem "Jak nazwaliście Dzień Dobry tu oszust". Dzień Dobry tu oszust. Dzień Dobry tu oszust. Zobaczymy. Ten się naprawdę tak nazywa. Ja to dostaniecie fragmenty. Powiem więcej. Krzysio w filmie o mnie, kiedy udowadnia, że realizował. Program z NASK, za który go nie wrócili, nie dostał pieniędzy, po sześciu latach lizania im dupy, on w tym programie o mnie właśnie daje Mateusza Mrocka. Przecież miały być różne rzeczy. Miał być hate park z jakimś gościem z nasku. Witam bardzo serdecznie. Kolejny hate park, ale tym razem bardzo nietypowy. I dzisiaj moim gościem jest dyrektor z, z nasku. Nie z nasa, jak ma napisane na koszulce, tylko nas, który ukradł tych studentów. To jest naprawdę kozak. Wstałbym bijąc prawo, ale nie chcę wyjść z kadru. Naprawdę powiem ci Krzysiu, ja kurwa, chociaż ten odkurzacz dostałem. Nie zagubają się w meandry polityki, bo może, chociaż myślę, że ten film pójdzie na tyle szeroko, że i dziennikarze i może niektórzy politycy zobaczą, bo w tym momencie PKW przyczepiła się, nie chce wypłacić partii PiS e, e, tych subwencji za e, w, w, wybory, ponieważ kwestionuje Fundusz Sprawiedliwości właśnie i wiecie co kwestionuje jeszcze? NASK. Czyli ci, co Krzysztofowi te pieniądze mieli dać, ale w sumie nie dali. I może to i dobrze, Krzysiek, bo byś był teraz wleczony. Bo PKW się bardzo mocno przygląda tym wszystkim analizom i tak dalej, które robił nas i kwestionuje, że tamto to tak, tam wałki szły. No ale jeżeli organizuje się. Co tam było, Brzegajco? Odkrywamy powiązania szefa działu do sprawy Informacji NASK z politykami PiS. Są liczne. Po co pytał o nie Janusz Cieszyński, to zagadka, i co było wcześniej. Do 9 sierpnia rządowe centrum legislacyjne, RCL i NASK mają. Przekazać PKW dokumenty mające ułatwić po decyzji w tej sprawozdania finansowego PiS. W przypadku RCL chodzi o zaangażowanie pracowników w kampanię wyborczą byłego szefa instytucji, a w przypadku nasgo zlecane przez rząd raporty badające wizerunek PiS. No to w ogóle jakiś świeży, świeży temat. Kochani, idąc dalej, chronologicznie to trzeba by było tutaj wspomnieć, ale to tylko tak przez. Dziennikarską, chociaż dziennikarzem nie jestem, dziennikarski obowiązek, bo lecąc chronologicznie, mamy tu teraz 2005 rok, czyli słynne y, telefony Michniewicz-Fryzjer-Stanowski. No, no, każdy to pewnie zna, wie, ale skoro Krzysztof o rzeczach, które każdy zna, wie, powiedział, bo mu to pasowało do narracji, to ja, bo nie to na przykład... Nadchodzi bubsman Stanowskiego. Każdy mam, dysponuję, one są zresztą wszędzie latają w sieci, tutaj wam damy. Redaktor Jadczak zadał Stanowskiemu pytanie, o czym rozmawiali, ponieważ jak zaczęły się pierwsze aresztowania, czyli pierwszy sędzia, Antoni Fiaczyk został zatrzymany i był to pierwszy zatrzymany w całej wielkiej aferze korupcyjnej w polskiej piłce nożnej. Dostał od policjantów pieniądze, schował gdzieś tam w nadkolu czy w kole ruszał, został zatrzymany i w tym momencie, kochani, na Pasku leci informacja, że zatrzymano tego sędziego. I co się dzieje, co się dzieje w, u Stanowskiego? W tym momencie... Dokładnie o tym, jak wynika w bilingów, jak pojawia się na paskach, że sędzia z został zatrzymany, nasz Krzysztof Stanowski dzwoni natychmiast do Miśniewicza. Rozmawiają chwilę, przy czym rozłącza się i pan Miśniewicz dzwoni gdzie? Do fryzjera. Na jeden z 336 numerów, które ma fryzjer do ustawiania meczów. Niestety na ten numer się nie dodzwania. Tak, Marcin, grzywasz z tej strony. Weszło. Cześć, mam do Ciebie pytanie. Powiedz mi, czy tak coś jeszcze odkręcić? Jakiś remis załatwić z Ukrainą, czy nie? Nie wiem, tak. Ponieważ Fryzer już ten numer włącza i pan Michniewicz odzwania do Stanowskiego. Znowu rozmawiają przez chwilę. Później pan Michniewicz dzwonił już na inny z 336 numerów fryzjera, który miał do ustawiania meczów. Znowu się łączy, czy chyba nie łączy, nie wiem, bo to się ciężko pogubić. Następnie znowu odzwania do Stanowskiego. Na pytania, które ja wam dam te maile, które redaktor Jadczak zadał, oczywiście Krzysztof Stanowski to prześmiał, powiedział, że zamawiali pizzę. Myśleli, jaką pizzę zamówić, ale chciałem tego znaczyć, bo bardzo znamiennym jest, kiedy wam informacja o pierwszych zatrzymaniach w aferze korupcyjnej wjeżdża na telewizorze. Panowie łapią za telefony i Stanowski do Michniewicza, Michniewicz do fryzjera, Michniewicz do Stanowskiego. Michniewicz do fryzjera. Te yy, połączenia są takie bardzo symptomatyczne, no, ale oczywiście panowie, tak jak tutaj Stanowski zaznaczał, tylko chcieli <laughs> dogadać się do smaku zamawianej pizzy. No ten temat to z tym fryzjerem całym to... No to taki jest, śmierdząca sprawa zawsze, i ilekroć to wraca, jakiś milion pytań, połączeń, billingów tam jest mnóstwo osób to wkręconych, które gdzieś tam, wiecie, najmniejsze szczegóły z tej sprawy, ja mam takie podejście, że no, że coś tam śmierdoli trochę, nie? I tak samo, wiecie, no chyba z góry można powiedzieć, że Stanowski ze względu na powiązania z Michniewiczem, mam to na myśli to, że o ile... Dobrze pamiętam, jest, Michniewicz jest ojcem chrzestnym jego dziecka. No to też nie jest najbardziej obiektywną osobą w tej sprawie i, i trzeba brać. Często, to, wiecie, prze przez ten pryzmat też na to patrzeć, nie? Weszło.com, czyli podatkowa ściema. Kochani, gdzieś koło roku 2008, Krzysiu, e, znaczy, Krzysiu jest w ogóle złotym dzieckiem dziennikarstwa, w wieku 14 lat już pisał do przeglądu sportowego i później jakiś tam headhunter go złapał, został zatrudniony w, 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 w bukmacherce, bardzo trudne słowo. No i jest to bukmacherką do dzisiaj e, gdzieś tam w tle występuje. E, założył serwis Weszło.com, gdzie oczywiście, no jako specjalista od sportu czy od piłki nożnej, pisze felietony, ale przed rokiem 2010, żebyście zrozumieli, wytłumaczę to, postaram się, ale warto naprawdę się skupić. Przed rokiem 2010, jeżeli chodzi o gry hazardowe online, o zakłady bukmacherskie, było totalnie w Polsce wolna amerykanka, czyli były totalnie zakazane lub totalnie dozwolone, można było mówić, raczej totalnie zakazane. Ale o tym się okazji nie zajmuję. W roku 2010 wchodzi ustawa, na mocy której no, trzeba ten bukmacher musi się po pierwsze zarejestrować w Polsce, zgłosić itd., itd. i płacić 12% podatek. No i tu się zaczyna... Hmm. I to się właśnie zaczyna. Zaczyna się u na stronie pojawiać wiele linków. Oczywiście strona nie jest zarejestrowana w Polsce, więc nie podlega polskiemu prawu i dzięki temu nie płaci też w Polsce podatków. A dzięki podlinkowywaniu bukmacherów nielegalnych w Polsce yy, może to robić, ponieważ nie działa na terytorium RP. Na stronie pojawia się bardzo fajny, ciekawy komunikat. Jesteśmy serwisem przeznaczonym dla osób posługujących się językiem polskim. To wielkie nowo, bo jak czytasz w języku polskim, to oni się mówią, że ty się posługujesz językiem polskim. To jest bardzo ciekawe i o bardzo odkrywcze. Dla osób posługujących się językiem polskim, ale zamieszkałych poza Polską. W krajach, w których internetowe reklamy polskie są legalne, tak jak Anglia. Czyli dla No, czyli to jest dokładnie to samo, co było przy okazji, wiecie, streamów. Yy, streamów jakichś tam związanych z ruletą, czy pokerem, czy czymkolwiek dookoła, że też takie próby obchodzenia prawa na zasadzie, a ja jestem za granicą. W związku z czym. Tutaj w miejscu w tym simmu jest to legalne i ja kieruję się do takiej publiki, na przykład nie wiem, anglojęzycznej i w związku z tym jestem czysty. No jak wiemy w tym momencie, przynajmniej już to tak nie działa, jak było wtedy, nie wiem, nie mam pojęcia jak to wtedy działało, jakie były konkretne zapisy. Wiem, że teraz też niektórzy się próbowali bawić w takie obchodzenie jakiegoś tam prawa i kombinowanie, no ale nie wiem jak było wtedy. No. Natomiast czy taki zapis jest standardowym zapisem na stronie? Nie czy wygląda to w związku z tym trochę podejrzanie? No tak. Polaków, ale nie mieszkających w Polsce, ponieważ tu jest nielegalne i komunikat i jest. Jeżeli odwiedzasz nas z terytorium Polski, bezwłocznie zamknij stronę. I każdy wtedy, niczym jak nasz film, wchodzi ojciec w gaciach z tyłu. Każdy wtedy hazardzista, czytając ten komunikat, automatycznie zamyka tą stronę, to jest oczywiste. Krzysio w wielu artykułach mówi, żeby nie mówić o tych yy, pukmacherach nielegalnie, bo przecież oni są legalni w innych krajach. Dlaczego ich się nazywają nielegalni? I zaraz kilka artykułów Krzysia wam pokaże, gdzie on tak lobbował za tym, żeby... Ta dziurawa ustawa istniała dalej, ponieważ dzięki temu, że ta ustawa istniała, on mógł sobie podlinkowywać na swojej stronie tych bukmacherów i zarabiać na tym ogromne pieniążki. Tutaj mamy na przykład artykuł z wirtualne media Cykl rozmów promujących Ex Expect, czyli właśnie jest to jeden z serwisów bukmacherskich niezarejestrowanych na terytorium Polski, nie płacących podatków na tery terytorium Polski. Zbigniew Boniek prowadził z ostatnich miesiącach z Krzysztofem Stanowskim, założycielem i szefem Weszło.com. Serwis od swojego startu jest blisko związany z branżą internetowych zakładów bukmacherskich. Takie są tam najczęściej usługi reklamowane. Obecnie działa też osobna sekcja bukmacherka z radami analizami, jak obstawiać wyniki. Ale Krzysztof mówi, ta działalność jest zgodna z prawem, ponieważ serwis jest ze strony z za zagranicą, a w zakładce o nas ostrzega, jesteśmy serwisem la da. Bla, 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 bla. Tak jak wcześniej Wam mówiłem. Tutaj mamy na przykład y y y y mamy 20 listopada 2015, gdzie re jest reklama Mahera Expect, oczywiście niezarejestrowanego w Polsce, nie Potem tego tu poda... No wiecie jak to wygląda. To wygląda jakby Stanowski poszedł, przegadał z jakimś dobrą kancelarią temat, jak to ugryźć, jak to można przedstawić, jak się zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi gdzieś tam przepisami, żeby było git, no i wszedł w taki biznes, no. Moralnie pewnie można różnie oceniać, prawnie zakładam, że nie jest jakimś idiotą i raczej... Też bazując na jego różnych znajomościach raczej miał to przekminione. Natomiast, wy kochani, za jedną akcję, która również jest warta nominalnie złotówkę. Nie ma kiedy kurzaczek. I zagraniczne gówno, a nie dobry polski rodzimy Zelmer. Przejdźmy do wyników e, wyników e, spółki, wyników finansowych spółki, spółki. Więc kochani, za pierwszy rok była strata kosmetyczna, 2000 zł. No wiadomo, coś tam się mogło nie pospinać. Drugi rok jest już strata milion złotych. No, nie jest to mało i na pewno nie jest to progres. I za rok trzeci, czyli za rok 2023, nie mamy jeszcze sprawozdania. Termin złożenia sprawozdania jest do ostatniego czerwca. Mamy połowę sierpnia. I teraz, co ciekawe, księgową w KTS weszło jest Urszula Stanowska, mama Krzysia. I teraz tak, krzychu, dzwoń do matki, bo będą zarzuty. Krzychu, mamy, mamy do więzienia za niezłożenie w terminie. Zawiadomił prokuraturę, mamy do więzienia, rodzinę, krzysiek do więzienia, matkę w to wszystko wmieszałeś. Nie kupuję tych jego follow-upów. Nie kupuję tego. W sensie tak samo nie jest, znaczy, może inaczej. Tak samo był ten wątek odnośnie, jak Stanowski roz, rozstawał się z kanałem sportowym. I tam też był ten wątek, że księgową była matka Stanowskiego, czy tam jej firma. Nie wiem dokładnie, czy ona się tym zajmowała, czy po prostu ktoś tam z jej firmy. I tak samo, że rozchodząc się, no trzeba było zmienić księgową, która to wszystko rozlicza. No i tutaj Stanowski na się wkręcił, prawdopodobnie tak jak przy wszystkich innych jakichś swoich tam działalnościach. Czy robi to dlatego, bo chce wesprzeć firmę matki, czy mają jakieś układy, czy cokolwiek? Nie wiem. Przecież jest 6 czerwca wrzucone. Czekaj. Urzenia sprawozdania. Yy... Czekaj. KTS weszło. Nowa karta. Sprawozdanie finansowe 2.23. Roczne sprawozdanie finansowe 6 czerwca 2.24. No nic. No i kochani, mój ulubiony dział, klemdera krem, jak on mnie nazywał gangiem Olsena, to powiem, ci, to powiem Wam tak, bracia Daltonowie to są geniusze przy nich. Po co Ci te kaktusowe kolce? Bo tak! Spółka Gate24.pl, zakłada, Krzysiu zakłada, znaczy sz, on, on mówi, że szwagier zakłada spółkę, spółka w 2009, bo tamtej pory nie ma składanych sprawozdań, no szwagier założył spółkę jak Krzysiu tłumaczy, i to jest właśnie cudowne. Jak Krzysio potrafi być, on o mnie mówi, że jestem czasami inteligentnym, czasami idiotą. Taki geniusz ekonomii, który po prostu robi analizę PKP Cargo, wyciąga wnioski, gdzie szefostwo tego PKP Cargo dziękuje mu, spija z jego dzióbka te wnioski ekonomiczne i on twierdzi na Twitterze, broniąc się, bo mu wypełniano, że nie ma składanych tam sprawozdań od 2009 roku. Krzysio mówi, że przecież yy, w ogóle po co założył, no, mówi, no jak to do spółki trzeba było dwie osoby. Krzysiu, od kiedy do założenia spółki w Polsce potrzeba dwie osoby? Odpowiedz. Czy to spółki akcyjnej, czy spółki od kiedy trzeba te dwie osoby? A jest jeden przypadek. Jak się chce dymać państwo na ZUS? My do ZUS mamy płacić, a ty masz nie płacić? Otóż, moi kochani, jeżeli ktoś jest właścicielem 100% udziałów w spółce ZO, no to musi płacić normalnie ZUS. Ale jeżeli wystarczy, ktoś ma, kiedyś było tak, że 1%, teraz trochę ten ZUS się czepia, i tak przydałoby mieć się mieć 10%, jak ma chociaż parę procent inna osoba, to ani jedna, ani druga nie płacą ZUSu. Więc to takie co tobie mówiłeś, że kto za mnie ten ZUS zapłaci? My do ZUSu mamy płacić, a ty masz nie płacić? Krzysiu... Krzysiu. No i słuchajcie, no i my ze szwagrem zakładamy spółkę. No i panie, kochany, no my nie wiedzieli, że trzeba składać sprawozdania. Od My ze szwagrem założyli spółkę, my nie wiedzieli. I z gangu Nie, w ogóle, w, ogóle my ze szwagrem, w ogóle my ze szwagrem założyli, to mi się kojarzy, że mi kontakt przedpokoju nie działa. Krzysiu, jakbyście, ta, ta firma twoja ze szwagrem mogła przyjść, bo mnie tam coś prąd nie dochodzi. Ile razy mówiłem, że za dokładnie, to też niedobrze. No cały czas to, to mówi. Mu... My ze szwagrem założyli spółkę, nie wiedzieli, nie składali, ale to jest. To jest wszystko nic. Słuchajcie teraz historii, która nie zdarzyłaby się nikomu innemu, a zdarzyła się Krzysztofowi. Każdy z Was, Polaki i Cebulaki, za nieskładanie sprawozdań, sąd KRS jest zobowiązany powiadomić prokuraturę. Prokuratura nakłoży karę, przyjrzy się sprawie, może ją umorzyć oczywiście, ale jest obligatoryjne zawiadomienie prokuratury. Co się dzieje w sprawie Krzysztofa? Od 2009 ani razu. A później się tłumacie na Twitterze, tłumacie te tweety, bo my ze szwagrem założyli sklep, ten sklep nie szedł i my już nie prowadzimy. To po co mamy sprawozdania? To jest naprawdę kozak. Krzysiu, czy coś robisz? Czy jest spółka martwa? Trzeba sprawozdania składać. Trzeba sprawozdania składać. Każdy z nas. Każdy z nas. No dobra, ale to. Niech mi ktoś wytłumaczy, to Stanowski próbując wykorzystać tę spółkę do tego, żeby nie płacić ZUS-u, ostatecznie wystawiałby się tak na celownik w tak oczywisty sposób, nie składając tych sprawozdań? To jaki byłby w tym sens? Nie zawsze spółka jest uciekaniem od ZUS-u, aby wypłacić kasę spółki musisz to zrobić jako dywidenda, umowa, zlecenie, umowa o pracę rachunek i tak dalej. Od wszystkiego tego typu umów odprowadzasz ZUS przy wypłacie, tak samo jak podatek, pierdoli głupoty. Ja mam wrażenie, że będzie taki, jakaś mocna odbitka Stanowskiego i że to też jest jakiś kolejny trap zastawiony. Ewentualnie nawet jak nie jest to trap, to że było to jakoś przekminione prawnie, że Stanowski tak łatwo by się nie wystawił. W sensie może to jest moje przeświadczenie, ale wydaje mi się, że za plecami Stanowskiego stoją ludzie, którzy dosyć ogarniają różne przepisy, sprawy podatkowe, zresztą patrząc, jakimi pieniędzmi on obraca, to raczej to ogarniają. No i że, że jest jakieś wyjaśnienie tego. Nawet jeżeli naciągane, to takie, że szalony nie będzie mógł tego odbić. A pan Krzysztof, zobaczcie, można powiedzieć o nim wiele ale ma chłop szczęście, nazwą go nawet, że jest fuksiarz. Krzysztof Stanowski to jest fuksiarz. Trafił tak, że akurat sędzia postanowienie o zakończeniu przymuszania, umorzył to wszystko mu w sądzie 11, jego wniosek z 3 o zarejestrowanie kanału 0, też sędzia rozpatrzył 11. Krzysztof Stanowski moim zdaniem to jest fuksiarz. Niestety sąd nie odpowiedział na jedno z naszych pytań, a dopytywaliśmy też dokładnie, który sędzia umarzał, zaprzestawał przymuszenia, a który rejestrował kanał 0, bo tego jesteśmy ciekawi, czy nie ten sam zrobił to 5 minut wcześniej i później, ale nie można pana Krzysztofa określić inaczej niż Fuksiarz. Teraz czekamy, co powie prokuratura. To jest taki naprawdę breaking news w ostatniej chwili. Dopiero co to gorące pismo otrzymaliśmy, na tym kończymy specjalne wiadomo wydanie wiadomości. Ale dobra, spójrzmy obiektywnie, czy ta sprawa też w jakiś sposób tam śmierdoli, że tak powiem, w związku z tym, że prokuratura tym się interesuje, że jest to skierowane do sądu, że. Będzie badane. No tak. No, czyli wychodzi na to, że były jakieś tam problemy nieprawidłowości i tak dalej. Czyli coś tam szalony wyciągnął, no. Jeszcze tylko bardzo krótko, bo już tam trochę materiał urósł. O firmie genialnym przedsięwzięciu Krzysztofa Stanowskiego, jest weszło Travel. Kanie, weszło Travel. Jest to firma, biuro podróży. specyficzne biuro podróży, ponieważ organizuje wjazdy na mecze. Nie ma w tym nic dziwnego. Super pomysł. Krzysztof się zna na piłce. Ekstra organizuje wycieczki. Jest jedno małe, ale jak zwykły... Chce sobie kupić bilet na mecz reprezentacji, to tam się zapisuje, to może go wylosują, może mu się uda jeden, dwa bileciki gdzieś na któryś meczach są mistrzostwa świata czy Europy wylosować. Otóż, kochani, jest losowanie, biletów już nie ma i nagle weszło Travel, ogłasza wycieczkę na mecz reprezentacji Polski na obecnych mistrzostwach przez Holandią. 100 miejsc, 100 biletów, a znaczy samolot, pobyt, hotel, cena oczywiście horrendalna, tam jest 1500, Oni mają bilety. Weszło travel, nie jest żadnym sponsorem. Ani współpracownikiem PZPN-u. Bo z tej puli. Ja mam pytanie do Was. Czy to nie jest przypadkiem tak, że firmy organizujące wyjazdy mają dostęp do biletów z innej puli? W sensie na przykład coś takiego jest przy okazji festiwali, że są firmy organizujące wyjazdy na różne festiwale w Europie i nie tylko i te firmy mają oddzielną pulę biletów na wydarzenie. Właśnie dlatego, że współpracują z jakimś organizatorem, jakimś tam kimś y, odpowiadającym za wydarzenie i mają to dogadane i wtedy. No, tak to działa. Tylko nie wiem, czy tak samo działa to powiedzmy w piłce nożnej, ale w przypadku na przykład festiwali to tak działa. Nie, ziobro mu załatwił? Aha. <laughs> nie, no po prostu pytam, bo wiem, że ogólnie takie coś występuje. Tylko no nie wiem, czy też w tej branży, ale wydaje mi się to logiczne, że, że, że coś takiego też może mieć miejsce. Także, no nie wiem, no ale zobaczmy, może szalony to odbija. Jakoś. Weszło travel bardzo dziwnym trafem na pewno niezwiązanym z 711 telefonami do kogokolwiek, od kogokolwiek, zamawianiem pizzy, totalnie przypadkowo, kiedy biletów już nie ma, lub kiedy człowiek może wydać sobie jeden, dwa bilety, weszło travel, ma tych biletów 100, 150, 250 i to powiem więcej, bo normalny Polak czeka, to jest ciekawe na bilety, żeby ten mecz obejrzeć, żeby on, on chce, ma takie marzenie zapłacić, obejrzeć. Weszło travel, dostaje te bilety i sprzedaje w horrendalnej cenie, jako wycieczkę, dokładając do tego lot, samolotem, hotel i pobyt, czyli na tym zarabiając. Czyli ty, p... zwykły, możesz sobie pomarzyć, o zobaczeniu polskiej reprezentacji na stadionie. Ty nie chcesz na tym zarabiać, ty chcesz tam być, chcesz to przeżyć. Natomiast weszło Travel, dostaje pulę biletów, nie będąc w żaden sposób związanym podmiotem z PZPN-em, żeby miało prawo to dostać, organizuje wycieczkę i z. Proszę bardzo, 100 bilecików, lecimy, zarabiamy, jest tak. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, na pewno, do którego pan Krzysztof się ustosunkuje i nam to wyjaśni. Jakim sposobem i z czym to jest związane? Znaczy powiem tak, no biorąc pod uwagę to, ile Stanowski siedzi w całej tej branży też sportowej, ten, czy on ma jakieś znajomości? Oczywiście, że ma. I czy mógłby nawet w jakiś inny sposób zdobywać te bilety? Pewnie tak, ale serio, jakoś mi najbliżej jest do tej wersji, że jest po prostu oddzielna pula biletów na jakieś współpracy organizowane, wycieczki czy, czy coś w tym stylu i Prawdopodobnie on z tego czerpie. Pytanie, też, czy nie jest na przykład taką jedyną firmą, która ma taki dostęp, no bo to już by było trochę dziwne. Natomiast nie wiem, no zobaczymy, co Stanowski odpowie, ale ten argument mi się wydaje, że akurat jest w stanie jakoś sensownie zbić. Nie? Płynny cytat, który tutaj damy, czyli jak nie chcesz być bankrutem, jak szalony, to inwestuj w XTB. Słuchajcie, na początek XTB. No bo wiadomo, nikt nie chce być bankrutem, nikt nie chce być szalonym golasem, więc zachęcam do wejścia w link w opisie. No bo wiadomo, nikt nie chce być bankrutem, nikt nie chce być szalonym golasem. No bo wiadomo, nikt nie chce być bankrutem, nikt nie chce być szalonym golasem. W 2014 roku Krzysztof Stonski miał zupełnie inne zdanie o XTB, przestrzegał o tym, oczywiście lobując za e, Hazardem, tam chodził, lobując za Pupmacherką, przepraszam, mówił, że dlaczego Pupmacherka jest taka, y, o, o, ma takie obostrzenia, a XTB może, skoro to jest Hazard, skoro ludzie bankrutują. Krzysiu, Chyba niewiele zmieniło się w samym XTB, to znaczy zmieniło się na gorsze, ponieważ XTB zapłacił 10 milionów kary, ja tutaj może nie podam precyzyjnych danych, więc nie chcę, żeby to było gdzieś wyciągane, ale stało obliczone, że na podstawie tej właśnie nielegalnego lewaru, za który został skazany, XTB zrobiło około 710 milionów, a zapłaciło 10 milionów kary, więc generalnie opłaca się wyjeżdżać y ludzi, klientów, czy, czy stosować nielegalne praktyki i... Bardzo dobrze, Krzysiu, że w 14 przestrzegałeś we własnym artykule o tym, żeby w XTB, że to jest hazard, że ludzie źle kończą żeby w niego nie inwestować. Bardzo szkoda, że teraz, jak już ci to XTB płaci, to prześmiewasz nawet upadłość czy moje bankructwo i namawiasz ludzi, że żeby nie być bankrutem, żeby w to XTB inwestowali. No bo wiadomo, nikt. Tak, co tam było w tym tekście, co on przytacza, bo może w tym fragmencie całą... jest coś więcej. w tym artykule o tym. Jak co miesiąc, taki i teraz, kupiłem magazyn Forbes, a w nim ciekawy tylko od twórcy platformy XTB, która wywołała rewolucję w zakresie handlu walutami. Sama popularność w platformie, jeśli wiesz, że autorowi tekstu spada, a jedną z przyczyn jest podobno to, że wiele osób zbankrutowało, przynajmniej zamiast zarabiać pieniądze, zaczęło je tracić. Słodz nawet porównuje XTB do kasyna, wykazując, że platforma, jak i kasyno zawsze ma lekką przewagę nad graczem. Grać można zarówno przeciwko drugiej osobie, jak i przeciwko samej firmie. I jak to w życiu grać trzeba? Większość ludzi nie a próbuje i kończy kiepsko. Ale poczekaj, no to, to są słowa Stanowskiego, czy on cytuje Forbesa? Bo to mi brzmi w sensie on tu cytuję, Forbes nawet porównuje. I być może dalej była jakaś jego opinia na ten temat. W sensie, nie wiem, jaki był wydźwięk artykułu, ale przytoczony fragment pokazuje opinię Forbesa, a nie yy, Stanowskiego. No trochę wiecie, tak jak z tym Wiśniewskim było, że są słowa Wiśniewskiego, który siebie na przykład broni. I tak, zobaczymy. Co to było? Oj, tu było to co czytaliśmy i teraz, gdyby ktoś nie wiedział na czym polega zabawa, zabawa dla dorosłych, to w maksymalnym uproszczeniu jest to próba przewidzenia, która waluta będzie traciła, a która zyskiwała względem innej rzecz jest prosta. Wahanie bezustanne, prawdziwe do dla ludzi mocnych nerwach, nawet najwięksi specy nie są w stanie zgadnąć, co wydarzy się za moment. To zresztą dość oczywiste. Przecież jeszcze kilka lat temu eksperci od rynków finansowych twierdzili, że najspokojniejszą walutą świata jest frank szwajcarski i na pewno jego kurs nie będzie specjalnie, nie będzie się specjalnie wahał. Co się stało później, jakie były konsekwencje dla ludzi, których nam mówiono na kredyty we frankach, wszyscy wiemy. Dobra, są jakieś przykłady, że też są SMS-y, za jakiś czas gram w lotno, A co? Jak jest duża kumulacja? Taka, od 9 minut w górę, to biorę 50 złotych i próbuję szczęścia. Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego, według prawa, próba przewidzenia wyniku rywalizacji sportowej, który przecież jest pod wieloma względami możliwy do przewidzenia, np. Almeria nie pokona Barcelony w ten weekend, to hazard, a już forex czy loteria, SMS nie. Nie rozumiem, dlaczego nadopiekuńcze państwo chcemy chronić przed próbą przewidzenia wyniku Almerii z Barceloną. No ale to on tutaj w sumie broni, w sensie on jest jakby no pro-hazardowy, że tak powiem, tak? No chyba dobrze to rozumiem. No tak, no to on jest pro-hazardowy, że popiera Bukmacherkę, porównanie do XTB mówi, że no tak, no że jest to kwestia też jakiejś tam gry, ryzyka i tak dalej, tylko po prostu w to, że część rzeczy jest zabraniana, a inne są legalne. On tutaj przedstawia poglądy, że XTB jest gorsze niż hazard. Nie no, raczej zestawia na równi z hazardem, chyba. W sensie, że uważa, że przewidywanie wyniku meczu jest takim samym hazardem, jak działanie na XTB. Tak zrozumiałem. Że to jedno i drugie jest hazardem, to dlaczego jedno jest legalne, a drugie, drugie ma jakieś obostrzenia, czy tam jest zabronione. Żeby w XTB, że to jest hazard, że ludzie źle kończą żeby w niego nie inwestować. Bardzo szkoda, że teraz jak już Ci to XTB płaci, to prześmiewasz nawet upadłość czy moje bankructwo i namawiasz ludzi, że żeby nie być bankrutem, żeby w to XTB... Inwestowali. No bo wiadomo, nikt nie chce być bankrutem. Nikt nie chce być szalonym golasem. W 14 uważały, że kto inwestuje w XTB, może tym bankrutem zostać. W życiu każdego drobnego złodziejeszka. Krzysiu, a jeszcze kończąc, jakby temat Twoich sponsorów, co do fuksiarza.pl, to ty powiedziałeś, że generalnie nie jesteś za hazardem, może byś tego nie reklamował, no ale to w sumie jest firma kolegi. Jak przed kolega to głupio było mówić, gdzieś tak to nie chce przekręcić oczywiście Twoich słów. Powiedziałeś, a gdzieś tam ta Inco z wielu źródła w kularach mówi się, że faktycznie nie bierzesz pieniędzy za reklamowanie fuksiarza.pl, tylko masz tam udziały. Prawda to jest. Chciałbym, żebyś po prostu odpowiedział, bez oczywiście żadnego ataku. Czy prawdą jest, że za reklamowanie Apple dostałeś udziały? A to nie jest tak, że to można jakoś sprawdzić? To nie, nie są jakieś oficjalne informacje, czegoś takiego? To jemu chodzi, że co, jakoś nieoficjalnie ma te udziały, czy co? Krzysiu, cała nasza spina zaczęła się od tego, od, od całej twojej współpracy związanej z naskiem, które dotyczyło bezpieczeństwa w sieci, prawda? I powiedz mi, czy ktoś taki jak ty, który no być może wypełnił te wszystkie zobowiązania, nagrał te filmiki, jest odpowiednią osobą, żeby o tym bezpieczeństwie w sieci mówić. Przypomnij sobie rok, bo ja wiesz, ja istnieję w sieci, a co neguję, że ja nie powinienem w tej sieci w, w, w przestrzeni publicznej być, ponieważ popełniłem jakieś przestępstwa, zrobiłem złe czyny, w ogóle powinien zostać wmazany, tylko że ja nie prowadzę poradnika, jak wyudać wy Zelmer, albo jak przerabiać książeczkę wojskową. Pewnie miałoby to niewiele wyświetleń, niemniej jednak tego nie robię. Natomiast ty, zanim chyba cokolwiek o bezpieczeństwie w sieci, o jakimkolwiek phishingu, czy innych zagrożeniach związanych właśnie z telefonicznym oszukiwaniem ludzi, ze spoofingiem, którego sam padłeś ofiarą. Zanim to wszystko się zaczęło, przypomnij sobie rok, mój drogi, do 2009, kiedy ze swoim nawet obecnym przyjacielem, redaktorem też chyba z kanału Zero, panem Rudzkim, wpadliście na genialny pomysł, żeby zadzwonić do piłkarza, do pana Kolendowicza, ponieważ gdzieś na korytarzu usłyszałeś rozmowę jego. Z Holendrem Janem Dizowem, nie wiem jak to się wymawia, przepraszam bardzo, który ewentualnie miałby mu pomóc w zagraniu w reprezentacji Polski i doradzał mu, żeby nie zmieniał klubu, żeby ten Holender był jego pośrednikiem. Więc wpadliście na genialny pomysł, co opisujesz najpierw, oczywiście nie podając niczyich danych, podając tylko pierwsze litery imienia czy nazwiska, na końcu pisząc, że to jest bajka, że to jest fikcja literacka. Natomiast w książce już jesteś dużo bardziej wylewny i z. Imionami, nazwiskami, czyli Jana Deziwa i Roberta Kolendowicza, podajesz ich dane. Kiedy właśnie dzwonicie, podszywacie się. Twój kolega, tak? Przemek Rudzki, z którym dalej współpracujesz, zmieniając głos i podając się za jednego z piłkarzy, zadzwonił do tego holendra, który miałby pośredniczyć czy pomóc w wystąpieniu w prezentacji Polski. Podając się do tego piłkarza, ciągniecie całą rozmowę, o czym on oczywiście nie wie, nigdy go nie informujecie, i później chichracie się, że ten jedyny mecz w prezentacji Polski pana Kolendowicza. To był ostatni i ciekawe, czy nie był przyczyną wasz telefon. Czy nie zepsuliście komuś kariery? sobie z tego chichracie. Byłeś prekursorem, mój drogi. Spoofingu, pishingu, wszystkiego co może być. Nie by w porankach przybliżać tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Dezinformacją. Bo to jest pożyteczny program, to dlatego tak. Chcemy ratować bardzo pożyteczne Kampanie realizowana. Prowokacja dziennikarska przekreśla edukowanie i że to była prowokacja dziennikarska, Nie wiem, bo tu w każdym z tych tematów, który przedstawia szalony, trzeba było się jakoś mega zagłębić. Wiecie, tak jak tutaj przeczytać jakiś artykuł, który on cytuje, zajrzeć do jakichś rejestrów i tak dalej. No wszystko, że tak powiem, weryfikować i sprawdzać na bieżąco i. Wiecie, czy to ma sens w ogóle. Pracujemy we współpracy z NASK metody dezinformacji. Ponieważ wy razem ze swoim przyjacielem, podając się za kogoś innego, zmieniając głos, dzwonicie i być może przekreślacie karierę w reprezentacji Polski jednego z piłkarzy. Tak for fun? Tak, gdzie tu etyka dziennikarska? Ja jestem od Oczywiście screeny i artykuły na ten temat oraz fragmenty z Twojej książki możecie teraz widzieć na ekranie. Gratuluję, Krzysiu. Rzecz jeszcze jedna i ostatnia a propos tego, ponieważ powiedziałeś, że myśmy u siebie w programie powiedzieli, że a, te ataki na Twoją rodzinę to być może jeden z elementów yy, tego, za co bierzesz pieniądze, opis i współpracę. Jak informowałem, że mój telefon jest atakowany i moja rodzina jest atakowana, to była kampania nask. Chciałem ci przypomnieć tylko jedną wiadomość ode mnie, ponieważ ty, jak myśmy dali swój program, to powiedziałeś, że gdzie jak gdzie, ale na X-ie wiadomości prywatne ode mnie byś odebrał. Już wtedy byliśmy bardzo mocno pokłuceni. Ja dam tutaj. Na X-ie? Bo o Instagrama chodziło, ale może coś mylę. No bo to jest moja wiadomość, więc mogę ją udostępnić. I jak Okazało się, bo wcześniej mówiliśmy faktycznie, bo ty zapowiadałeś program na ten temat, mówiliśmy, a czyli to jest pewnie teraz udar, że to jest element tej całej kampanii, okazało się, że twoja rodzina była atakowana i ja napisałem ci prywatną wiadomość. Mówiąc o tym w programie, mówiąc, że jak mogłem być idiotą, twoja rodzina ataku, atakują, a ja mówię, że to jest element współpracy z NASKiem, jeżeli jak tylko ukazał się ten program, ja napisałem ci wiadomość, która brzmi, co do materiału o ataku na twoją rodzinę, to nie uważam, byś grał tym medialnie, potępiam to w całej rozciągłości. To Możemy się sprzeczać, byliśmy wtedy mega pokłóceni. Tu już mnie zzywałeś od. Ch... Powiedziałeś, że będzie na mnie film. Mieliśmy największą spinę. I ja to ciebie piszę prywatnie na x Możemy się sprzeczać o inne rzeczy, ale to, co się wydarzyło, jest niedopuszczalne. I absolutnie nie uważam tego za opłaconą promocję czegokolwiek. Piszę na priv, bo to jest moje zdanie poza publiczną dyskusją. Wyrazy współczucia. W filmie powiedziałeś, że tych dwóch głupków uważało za atak na Twoją rodzinę za element współpracy. I za to co bierzesz pieniądze. Mówiłeś też, że wiadomości na PRIF na X się ode mnie odbierasz. Ja nie mówię, że powinieneś mi tu odpisać, ja nie mówię, ale mogłeś w filmie albo nie wspominać w ogóle, że jestem takim idiotą, ja taki na rodzinę uważam za element współpracy i świadomego marketingu, albo po prostu dać ten cytat, co? Bo jak sam powiedziałeś, wiadomości ode mnie na PRIF na X się czytasz. Ale to nie jest tak, że jedna, jedna, jedne przypuszczenia, akurat te negatywne, były zrobione publicznie, a te. Pozytywne, w sensie współczujące, wydarzyły się prywatnie, w związku z czym Stanowski odnosi się do tych rzeczy, które działy się publicznie, więc to są dwie różne rzeczy. <laughs> Nie wiem. Tak jak powiedziałem na początku filmu, jego opóźnienie spowodowane jest między innymi właśnie Twoim prankiem. Ty nazywasz to prankiem. Ja nazywam to bardziej produkowaniem fake newsów na Zbyszku Stonodze. I ja chciałbym do Was, widzowie. Jakby jak już emocje opadły, żeby to wybrzmiało, że to nie w Stonoga was oszukał. O ja pierdolę, nie no nie wytrzymam. Boże jedyny, siedzę nad tym materiałem już prawie 3 godziny, kurwa i na koniec jeszcze to gówno, no. Nie no. Szukał Was Krzysztof Stanowski. Ten filmik był prawdziwy, był z jego redakcji, wiadomo w jakich intencjach i po co nagrany, żeby skompromitować. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy oszukanie całego internetu, wyprodukowanie takiego fake newsa tylko po to, żeby skompromitować jedną osobę, to jest dziennikarstwo? I czy teraz cokolwiek będzie wychodzić No nie jedną nawet. Chodzić i co? Sprawdzimy, że nie jest AI, nie jest udawane, faktycznie pochodzi z tej redakcji. Ten wysyłający udowodnił, że tam pracuje, że w niej jest. Czy to jakby tutaj. Oczywiście, Krzysiek Zbysze powinien to zdecydowanie bardziej sprawdzić. A, a jednak, o! Kurwa, niesamowite! Czyli się zgadzamy. Aha, no to gdzie problem w takim razie? No to jednak Stanowski miał rację, tak czy nie? Oczywiście, że powinien do, do, dochować więcej jakby uwagi. Spraw... Nie no, chuj dwa palce w redakcji to już legit. W tego, podobnie jak na przykład Krzysztof Stanowski maila z Ukrainy. Mogły doprowadzić do czyjejś śmierci. Ale to nie stonoga. Poszukał, Oszukał was y, Stanowski. I a kto opublikował film? Hmm. Kto się tak podniecił, że ma bardzo mocne nagranie na Stanowskiego? No, ciekawe kurwa. Ja y, ten materiał robiłem tydzień od początku i jestem tylko i wyłącznie sam i muszę zaznaczyć, że niestety nie za bardzo mogłem korzystać z nadesłanych mi wiadomości czy sygnalistów. Potem tym co się stało ze Stanogą, musiałem wszystko dużo bardziej weryfikować i bardziej O. <laughs> no, ale się wystawił Stanowskiemu, kurwa. Mać, to jest idealne do tego i to jest jeszcze w rozdziale, to jest idealnie w rozdziale o fake news. <grystanie> idealnie, to jest idealnie do wycięcia. Zoloski powie i kurwa o to chodziło, żebyś ty, szalony reporterze, weryfikował informacje. Dokładnie. się na tym, co ja sam znajdę, niż na tym, co mi ludzie podeślą. Więc jeżeli ja w ciągu tygodnia jestem w stanie przejrzeć tak życie Krzysia i zrobić taki materiał, to ja proszę teraz wszystkim poważnym dziennikarzom, dział po dziale, o tym, co powiedziałem, to jest dopiero początek, żeby każdy sobie jeszcze pokopał głębiej, a swoje wy... to ty możesz sobie powiedzieć do swojego przygłupiego szwagra, ewentualnie tego przygłupa mazurka, z którym nagrywasz, chociaż on to wiecznie Chodzi, więc nie wiem, czy zrozumie, co do niego mówisz. Wracając do, do, do sprawy ze Stonogą, ja uważam, że w tym momencie Krzysiek pokazał, że rzuca wszystkie siły i środki. Jest gotów sfabrykować po prostu fake newsa, oszukać wszystkich, tylko po to, żeby zdyskredytować i pozbawić wiarygodności osobę, która zaczyna mówić o nim prawdę. Ja to odczułem na co? sobie. Ja Wam powiem szczerze, że jak ja oglądałem ten film, który Krzysiek niby nagrał o mnie, ja oglądałem ten film. Czułem się, że mógł zupełnie innym człowiekiem. On tak ubrał tą narrację, tak wszystko przekręcał, tak zmanipulował, że ja w tym momencie, po obejrzeniu filmiku o sobie, ja nie wiem, czy ta Janoszek nie grała w tym Bollywood. Przysięgam. Jak ja widzę, jak on to przedstawia, to ja teraz nie dam mu sergii że ona tam tą gwiazdą nie była. To jak? No kurwa, no przedstawiał konkretne sprawy, które jego dotyczyły. Przestępstwa, które sam miał na liście, które popełnił. I on teraz mówi, że to było źle przez. Ja nie wiem, kurwa. Przecież to nie ma sensu, co on gada. I do których się przyznał, tak? To nawet nie jest tak, że Stanowski. Nie wiem, kurwa, w sensie. W ogóle zastanówcie się, nawet jeszcze, dobra, wejdźmy na chwilę w buty szalonego reportera. On mówi o tym, że w materiale Stanowskiego nie było nic nowego, bo on do wszystkiego sam się wcześniej przyznał. Po czym mówi, że ogląda materiał Stanowskiego i to jest tak pomontowane, że on sam siebie nie poznaje. No to kurwa, ja nie wiem już. To nic nowego nie było? Źle to zostało pokazane, kurwa? Czy co tam się wydarzyło z tym materiałem w takim razie? Podobno nic tam nie było nowego. Jakieś kilka rzeczy się dzieje naraz. Więc Widzę, że to została przygotowana jakaś masa krytyczna, czyli te złożenia do prokuratury, to, że wyszły tego te sprawozdania, to, że kolejne osoby zaczynają się go czepiać, Krzysiek po prostu posuwa się, pan Stanowski posuwa się do takich środków, jest gotów też, moim zdaniem, kompromitując swój zespół, który wciąga w takie gry, to zresztą wielu dziennikarzy określiło jako totalnie odwrotność dziennikarstwa to, co zrobił, i te, w tym momencie każdą wiadomość, wszystko, co widzę z kanału Zero, będzie można kwestionować i powiedzieć, że to jest być może prank i nie będziemy w stanie udowodnić tego prawdziwości. Co za głupia narracja jakaś, ku... Są pierwoli w ogóle. To inny zupełnie wydźwięk ma ta cała akcja społeczna. No. Ludzie zobaczyli, jak wiecie, na jakich emocjach działają też media, tak? Jak są tworzone nagłówki, jak nie wiem wiadomość od Stonogi, o ile zgadza się z jakimś podejściem do człowieka jest podbijana milion razy i robi niesamowite zasięgi. A on teraz to ubiera, że nie wiem, redakcja teraz będzie jakaś podejrzana, ich materiały. Przecież to nie Kanał Zero, kurwa, opublikował, tylko stonoga podniecony tym, że dostał mega mocny materiał na Stanowskiego, który zresztą oficjalnie szukał haków na niego, jeszcze gwarantując za to nagrodę. No to kurwa, no. Ja teraz przez półtorej tygodnia żyję jako trendowaty, ponieważ przypiałeś mi te wszystkie łatki, tylko i wyłącznie po to, żeby mnie nikt nie słuchał. A powiem więcej, <laughs> tu nie chodzi o mnie. Dlaczego Stanowski zrobił to, co zrobił? Być może wie, że ktoś ma coś na niego, na przykład jakieś nagranie dotyczące współpracy z Ziobrą, no nie mówiąc o tym, że ciągle jest o to, nie powiem, atakowany, bo to nie jest atak, jeśli mówi się prawdę, tylko zaczepiany. Jak się okazuje, puścił to dziś Jan Piński, no wziął dużo pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, z tego co pamiętam, prawie 3 miliony złotych, to jest duża kasa. Więc są przyczyny, żeby Stanowskiemu zadawać pytania. Stanowski wrzuca kuriozalny film, to jest próba rozbrojenia bomby, zanim ona wybuchnie mu w rękach. Ludziom zostanie po tym filmie, że on brał kasę od Ziobry i że Ziobry nie ruszamy. I wiesz, wie, że tak będzie. Moim zdaniem to jest... No w jej świecie na pewno. Ja uważam, że w jej świecie to nawet przed tym materiałem już miała takie nastawienie, więc ten film nie wiele zmienił. Też takie ostrzeżenie, że jakbyś miał cokolwiek na Krzycha, to ty się zastanów. Bo ten szalony reporter, zobacz, miał się całkiem nieźle. Miał się całkiem nieźle, to musiał o te 719 tysięcy znaków dać ten dokument. I zobacz. Tak szalony reporter miał się całkiem nieźle. Przecież on od dramy do dramy się przemieszczał. No kurwa, co on gada w ogóle? I znowu, że Stanowski przylepił mu jakąś łatkę, gdzie jednocześnie wcześniej mówi, że w jego filmie nie ma nic nowego. Ja nie wiem, to się nie klei, no. Co go spotkało? Ostrzegałem, wyzywałem, nagrałem filmik, zniszczyłem, zmanipulowałem, zrobiłem najgorsze, co może być. Rodzinnie, środowiskowo, wiarygodnościowo. Także ty się zastanów, jakbyś miał coś na Krzysia, czy ty masz z tym wychodzić, czy nie. Ja to tak odbieram, ja to osobiście odbieram, jako duże ostrzeżenie, żeby o Krzysiu, nawet jak się w ręce wpadnie jakiś dokument. Żebyś absolutnie o tym milczał. Stanowski był rzeczywiście pieszczochem poprzedniej władzy. Dostawał pieniądze od spółek Skarbu Państwa. Wspierał. Prezydenta Dudem. Pierwszy wywiad. Nie wzywał do rozliczania pisowców. Ta scenka była zainscenizowana, ale myślę, że takie rzeczywiście rozmowy na tym kolegium redakcyjnym pewnie niejednokrotnie miały miejsce, skoro nigdy nie zobaczyliśmy u Stanowskiego ostrej krytyki tego, co robił PiS. To może być taki atak uprzedzający. Jakby coś było rzeczywiście wyszło prawdziwego na Stanowskiego, co myślę, że gdzieś jest na pewno, nie? No to wtedy to już jest neutralizowane. On jest wśród tych, którzy są. Głęboko umoczeni. A ze swojej strony jeszcze myślę, że nie to jakoś yy, yy, szkutnie. Ale to jest, to jest. Kurwa, bo to jest niesamowita, jakby logika w tym wszystkim. Czyli nie wyszło nic, on się z tego naśmiewa i w związku z tym on się naśmiewa dlatego, bo na niego wyjdzie. I tak w koło. No to, no tak, no z takim nastawieniem przewidywania przyszłości, no to faktycznie, zawsze jest winny, no. Zawsze jest winny. Wiecie, to jest dokładnie ten sam poziom myślenia jak Stonogi, Że jak wyszło to nagranie, no to potwierdziło się, że Stanowski jest pisiorem. Jak się okazało, że to był pranki, go zrobił w to stonoga stwierdził, że to są pisowskie metody, więc tym bardziej Stanowski jest pisiorem. No kurwa, no. <laughs> no, no tak, no to na takiej zasadzie to faktycznie. Ale to mi też przypomina... Nie wiem, czy kojarzycie te sprawę, jak znowu była z szalonym reporterem, jak mówił o tym, że tam chyba Dubiel będzie walczył. I było tak, że ma zawalczyć Dubiel i był o tym przekonany, i potem jak Dubiel nie zawalczył, to nie zawalczył dlatego, bo szalony o tym powiedział i pokrzyżował plany. Czyli wychodzi na to, że szalony zawsze ma rację. Pokazałem, jak łatwo można przypiąć tą łatkę komuś. Chciałem ci serdecznie podziękować, bo zasięgi, ja w ogóle myślałem, że nigdy już nie dojdę do wyszukiwania w trendy Google w tego dnia, kiedy ogłosi mnie fame przed fame 15. Dzięki teraz podbiłem to kilkakrotnie. Przez 3 czy dni byłem numer jeden w wyszukiwaniu na Twitterze w trendach. Byłem szalony reporter, później chyba samo szalony był, także chciałem Ci serdecznie podziękować za podniesienie tych wszystkich zasięgów. Ja mi się wydaje, że w ogóle ja tą batalię wygrałem na starcie, Krzysztofie, bo mi w mojej bańce, w której ja, tych głupków, frików, z tymi cjaganami, ja sam jestem głupek, nieudarcznik, co mi zaszkodzi? Tylko, że... <laughs> o kurwa! No to powodzenia z chodzeniem na kanapę do szalonego teraz. <laughs> o ja pierdolę. Że ty, Kreujesz się na opiniotwórczego, poważnego dziennikarza. Na kogoś, kto to chce, kreuje czy chce kreować rzeczywistość, chce, jak to tu mówisz, układać w głowach młodych ludzi, chce przekazywać pewne wartości, chce być słuchany i poważany. I takie rzeczy. Które ja tutaj był i które teraz dopiero zaczęły wychodzić ciebie, totalnie skompromitują w Twoim towarzystwie i wśród ludzi, którzy z Tobą współpracują. Jeżeli popatrzcie na gości kanału Zero, tam naprawdę są osoby, które ja na przykład osobiście darzę głębokim sztukiem, tak jak na przykład yy, profesor Matczak, tak? I myślę, że takie osoby, kiedy widzą takie działania, kiedy widzą nawet ten prank na stonodze, kiedy widzą ilość zakłamania, które ja tutaj przedstawiłem, kiedy widzą, jak Ty możesz mówić, że osoby, które inwestują w XTB, bankrutują, po czym w tym momencie śmiejesz się z mojego bankructwa, że. Nie, on powiedział, kur... A to jest cytat z Forbes'a. Sama popularność platformy, jeśli wierzyć autorowi tekstu, spada. Jedną z przyczyn podobno jest, jest to, iż wiele osób zbankrutowało. To jest cytat artykułu z Forbes'a i wypowiedź autora artykułu z Forbes'a, nie jego. No. Bankrutują, po czym w tym momencie śmiejesz się z mojego bankructwa, że żeby nie zbankrutować można inwestować w XTB. No bo wiadomo, nikt nie chce być bankrutem, nikt nie chce być szalonym golasem. To myślę, że ty masz dużo, 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 dużo więcej do przegrania niż ja i dlatego ta wojna, uważam, na starcie jest przeze mnie wygrana. A, no to, to po co ten film? Krzysztof, ja teraz po tym filmie i po tym, co zrobiłeś ze stonogą, widzę, że ty jesteś w stanie posunąć się do, do, do wszystkiego. Jesteś w stanie po prostu przekroczyć każdą granicę, żeby zniszczyć człowieka, bo to robisz. Ty obśmiewasz, zaszczuwasz i niszczysz ludzi. To, to samo stało się z Janoszek Cyterpieński w kompletnie innym znaczeniu, bo przy Janoszek, co ci trzeba przyznać, udowodniłeś, że te media się myliły, ale nie musiałeś się... <laughs> dole, aha. Posłuchać aż do takiego niszczenia czy obśmiewania ja tej dziewczyny. Derpieński też nie do końca to było fajne, że zaprosiła cię do domu, że tak to wszystko przekręciłeś, ale po materiale. Kur... Ej, ten materiał o Derpieński, to nie było o Derpieński, tylko o tym jej partnerze, umówmy się. To nie był materiał o niej. O niej to tam było w tle. On mówił, że jest jej żal, że ma wrażenie, że to jakaś taka, wiecie, zmanipulowana dziewczyna, która, no, wkręciła się w jakieś takie towarzystwo. Przecież tam główną częścią i takim najbardziej interesującym wątkiem to była kwestia tego jej partnera, no. Co, co on gada jakimś zaszczuwa czy coś. Zresztą o nie, to tam jakimś przyczynkiem była. O mnie i po tym, co robisz w widać, że ty się posuniesz do wszystkiego. Ty jesteś w stanie sprefabrykować, wymyślić e, dowody, puścić fejka. Wszystko po to, żeby zdyskredytować kogokolwiek, kto mówi o tobie prawdy. czy to, kto nawet zadaje pytania na twój temat. I teraz zastanawiam się, czy ty będziesz się tłumaczył z tego, co zrobiłem, czy po raz kolejny będziesz chciał gdzieś mnie wepchnąć, coś znaleźć. Możemy się pobawić dalej w dziennikarstwo stanowskie. Jak chcesz, ja też mam pomysł, bo ja często tu z ludźmi, bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Zastanawiam się nad takim cyklem rozmów osób poszkodowanych przez XTB. Może któraś z nich na przykład yy, od kilku lat cierpi na depresję przez to, albo wpadła w depresję, może któraś miała próbę samobójczą. Taka się może też trafić, być może któraś mi się tu rozpłacze. Ale to co grozi teraz, w sensie nie wiem, grozi XTB, grozi Stanowskiemu, jakby... Na wizji, a część z nich powie, że dowiedziała się swojego programu o XTB i straciła cały majątek. Może nawet być jedna taka, która pokaże ślady po samookaleczeniach, kiedy straciła wszystkie pieniądze przez XTB. Zastanawiam się, że takiego falietonu nie zrobić. Takie dziennikarstwo stanowskie. Ewentualnie jeszcze, bo już parę osób się zgłosiło, niezbyt zadowolonych akcjonariuszy weszło. I też taki cykl, myślisz, kilku rozmów, z których też parę z nich było załamane. A jeden, być może, opowie tkliwą historię, jak nie kupił dziecku zeszytów i książek w tym roku do szkoły, bo zainwestował w ten klub. Myślał, że to się szybciej zwróci. Co ty na to? Lecimy w takie dziennikarstwo krzychu? Bo napierw się troszkę. Co? I być może ja teraz nie będę totalnie wiarygodny, nie wiem, co teraz o mnie wymyślisz, czym odpowiesz, kogo ze mnie zrobisz, jaką łatkę mi przypniesz, w którą stronę zaatakujesz i czego się czepisz. Ale ja może nie będę wiarygodny, Stanoga może już nie jest wiarygodny, Może jeszcze zwyzywasz niskiego na Twitterze. Ale znajdzie się w końcu ktoś, ja myślę, że teraz już te osoby są, jest ich coraz więcej, kto w końcu odkryje, w końcu ten balon pęknie. I ty nie będziesz w stanie zyskredytować wszystkich. Trzeba może powoli zacząć po prostu odpowiadać na te pytania, które są ci zadawane. Do Was jeszcze chciałbym tylko apel, że nie ma autorytetów, nie ma czegoś takiego, komu mamy wierzyć stuprocentowo. To, że ktoś ma nazwisko Stanowski, nie znaczy, że ma monopol naprawdę. I to, że ktoś się nazywa Stanowski i raz czy drugi zniszczył jakąś osobę, nie wierzymy mu w 100%. I tak zacząłem ten odcinek. Ja dlatego chciałem sobie dać czas na nagranie. On nie jest kompletny. On nie jest yy, idealny. Ja tu wiele rzeczy jeszcze mógłbym dodać. Teraz nie mam ich zweryfikowanych, ale nie mogłem żyć w tej matni. Ja myślałem, że tym ruchem Ukrainy, gdzie pokażę Wam, że Krzysztof tam co powiedział, przynajmniej jedna z tych rzeczy jest nieprawdziwa. I wy będziecie to weryfikować, okazuje się, że nie. Nie wierzmy wszystkiemu, co słyszymy. To najlepiej pokazał Krzysztof, wypuszczając fejkowy film do stonogi. Każdy ma się prawo. Teraz się jednak powołuje na tę akcję, że ona odniosła skutek społeczny. <laughs> Dobra. Ja już na na Dobra, nie, to też nawet nie próbuję. Każdy wiesz. ma prawo popełniać błędy. Jeżeli się o nich przyzna, jeżeli za nie odpowie, podniesie odpowiedzialność. Czy ty, zapraszając do kanału Zero, nie wiem, Mariusza Pudzianowskiego, Maleńczuka, Konrada Niewolskiego, mówił do nich kryminalista, ponieważ jakiś tam czas spędzili w więzieniu, a Ty, Krzysiek, jesteś hejterem. Jesteś rasowym, systemowym hejterem. Niszczysz ludzi, żyjesz z tego. Wszystkie <coughs> odcinki, ucieku, które mają najwięcej wyświetleń, które są najgłośniejsze, to jest systemowe szczucie na ludzi, opluwanie ich i hejtowanie. Robisz to od dawna, robisz to od zawsze i ja nie nazwałbym tego, co robisz, jakimś zwinnym, świetnym, ostrym piórem, tak jak nazywają twoje felitony, tylko po prostu hejtowaniem. Masz niewyparzony ryj i robisz ludziom wielką krzywdę. A ja mam prawo być w tej publicznej przestrzeni? I w niej będę. Czy tego chcesz, czy nie? Związki Krzysztofa Samowskiego z PiS, Zjednoczona Prawica i finansowanie go przez te partie to materiał na oddzielny film, którego realizacją już się zająłem. Znaczy ja to wam powiem tak. Po pierwsze, przebraliśmy przez to, więc wielkie brawa yy, dla was, bo daliśmy radę. Sami pewnie byście nie obejrzeli, tak to obejrzeliśmy. Ja pewnie sam też bym nie obejrzał. Natomiast... Yy... Moje wnioski są takie. Cała, cały segment, w którym Szalony odnosi się do zarzutów Stanowskiego związanych z jego przeszłością, no nie kupuje tego. Nagle jakieś tłumaczenia Szalonek coś tu nie pamięta, tutaj, że matka nie miała konsekwencji, nie wybrzmiewa to do mnie. W sensie, i, i w ogóle taka narracja, w której z jednej strony mówi, że on się do wszystkiego przyznał, potem jednak go boli to, co Stanowski przedstawiał, to mi się kłóci. Jedyny ciekawy wątek z tego segmentu jest związany z tą Ukrainą i tutaj jestem ciekaw, czy Stanowski przedstawi jakieś dowody na to, że... Przez szalonego. wojsko miało problemy, że być może zaszkodził całej sprawie. To jestem ciekaw, czy będzie coś więcej oprócz tego maila, bo byłbym nieco zaskoczony, gdyby Stanowski użył tego argumentu, mając tylko maila. Więc może jest coś więcej za tym, ale to dowiemy się zapewne z jego filmu. Natomiast cała reszta związana już z atakiem w kierunku Stanowskiego, to mam wrażenie, że tam były ciekawe punkty zaczepienia, tylko to wszystko zostało tak przegadane, tak kurwa zagmatwane i i że mam wrażenie jako widz takiej jednej wielkiej zbitki, z której niewiele wybrzmiewa. Natomiast to, co zapamiętałem, no to kwestia, kwestia rzeczy związanych z tą spółką, ze Szwagrem, i wiecie, prokuratury, która interesuje się tematem. No bo jeżeli coś jest już sprawnie jakoś klejone, no to znaczy, że. Pewnie jakieś punkty zaczepienia tam są, więc to jest na przykład mocny argument, ale to kompletnie ginie w całym tym filmie. Więc, yy, więc to, to, to było takie dla mnie powiedzmy, że zostało gdzieś tam mi to w głowie. Na pewno przypominanie tych kwestii związanych z fryzjerem. Tutaj też to się ciągnie, ten smród zastanowski ilekroć ma jakąś ramę. Mówię, to jest taki jego busman, że tak powiem. I to się zawsze dzieje, i było już wielokrotnie, nawet szalony na to nie poświęcił zbyt wiele czasu, bo raczej chodzi o taką wspominajkę na zasadzie, jak komuś ma się coś złego o stanowskim przypomnieć, to pewnie w ten sposób to podbije. I co tu jeszcze było, tak patrzę. No i ten wiecie, no te teksty o tym fake newsach, nie? No to, to też takie próba obrócenia tego, że jego przyjaciel stonoga dał się w a zrobić obrócenie tego, że o, teraz już żaden materiał spod skrzydeł kanału zero nie będzie jakiś tam rzetelny, to, no, to jest dla mnie absurdalne. I przynajmniej nie w tej bańce, w której ja się obracam, wybrzmiało raczej to, że wiele informacji nie jest zweryfikowanych i nawet jak źródłem jest Stonoga, który podniecony po 15 minutach od wysłania filmu wrzuca to do sieci, to jeżeli pasuje to do wizji danej osoby, jeżeli pasuje to do narracji, którą przyjęła dana jakaś redakcja, to momentalnie psyk to leci i się roznosi. Gdzieś tam w internecie, więc no nawet na szalonym reporterze to odegrało rolę edukacyjną, bo stwierdził, że sam musiał sprawdzać dużo więcej rzeczy, które działy, się, które działy się i które dostawał też od ludzi i musiał na to poświęcić więcej czasu, więc edukacyjny skutek społeczny i też w branży jak najbardziej zaistniał, czego przykładem jest nawet. Szalony reporter, jak się okazuje. Więc całościowo mógł być to dużo lepszy materiał, no ale szalony, powiedzmy, że taki ma styl. Ciekaw jestem, ile osób w ogóle tyle by obejrzało, bo nie ukrywam, że nawet ja, nie wiem, lubiąc podcasty, czy, czy po prostu wiecie, no śledząc informacje z sieci, wchodzę w filma tu 2 godziny 9 minut, to miałem takie oko, nie? że dużo. Jeszcze zobaczymy sobie na koniec komentarze. Jeśli dzięki filmowi stanowskiego sięgnąłeś dnia, to dziś dokonałeś odwiertu. Faktycznie jesteś niezdolny do logicznego myślenia. Chłopie milczenie jest złotem. O kurwa, jaki komentarz? Między rokiem 9,7 a 2005 byłem totalnym debilem. Tomek, mamy 2024. Ja bym jednak tego przedziału liczbowego jeszcze nie zamykał. <grywa> jaki tu rost jest w komentarzach. Coś w się sensie wiecie, że nie to, że go tak wyzywają, tylko kurwa, te teksty dobre są. Mocne, to było mocne.